Przez klub imienia Romana Dmowskiego i jesteśmy tym razem w Łodzi. Dzisiaj spotkanie Polacy, Rosjanie, Ukraińcy. Temat, który jest, myślę, że bardzo na czasie ze względu na to, że no, mamy za naszą wschodnią granicę wojnę ukraińsko-rosyjską, a dzisiejszymi prelegentami będą pan Jarosław Jagiełło, poseł 5., 6., 7. kadencji, z zawodu historyk. Dzień dobry Państwu. Tak, i pan Marcin Makowski, członek klubu imienia Romana Dmowskiego i klubu Myśli Polskiej, z zawodu archeolog. Także obydwaj panowie są, można powiedzieć, nie tylko ze względu na zaangażowanie obywatelskie i polityczne, przygotowani do tematu, ale i również ich specjalności zawodowe o dzisiejszy temat zahaczają. Zostawiam Państwa z naszymi prelegentami. Przypominam, że tradycyjnie rozkład jazdy wygląda tak, że macie Panowie mniej więcej do godziny czasu na przekazanie swoich stanowisk, swoich przemyśleń związanych z tematem. Potem następne pół godziny to jest odpowiedź na pytania zarówno z sali od osób obecnych na spotkaniu, jak i odpowiedź na pytania z czatu. To tyle z mojej strony. Zostawiam Państwa z naszymi prelegentami, z naszymi gośćmi. Pozwolę sobie zabrać pierwszy głos, też powitać tutaj kolegę Jarosława Jagiełło, którego znam jeszcze no, bardzo długo, bo znam go jeszcze no, z pierwszej połowy lat 90. Należąc, żeśmy byliśmy kolegami, było powiedzmy sporo wtedy młodych ludzi, którzy no, wieloma sprawami politycznymi się interesowali. My tutaj należeliśmy do Młodzieży Wszechpolskiej, też należałem do Stronnictwa Narodowego. Kolega w tamtych czasach był jednym z czołowych takich działaczy młodzieżówki Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, no a potem można powiedzieć stał się no, zawodowym politykiem, bo był i radnym po prostu tutaj EUPO, tak, na początku, a potem posłem. Początkowo PiS-u, a później posłem niezależnym. Także tak to wygląda. Mogę powiedzieć, że kolegę Jarosława znam od lat i wiem, że zawsze był człowiekiem, który miał własne zdanie, który starał się jakby po prostu no, mieć to, co o czym mówi, mieć jako pewnego rodzaju przemyślaną sytuację, tak? No, był zawsze człowiekiem, który dążył do czegoś, tak bym to krótko ujął. No i też już wtedy, tak, też studiowałeś historię, także mieliśmy też takie powiedzmy pasje. Ja niestety w zawodzie archeologa nie pracowałem. To kiedyś, nie wiem, wspominałem tutaj, bo mówiłem o Słowianach, o pochodzeniu Słowian. Powiedziałem to, że to wyglądało tak, że jak się kończyło studia, no to niestety w porównaniu do okresu PRL-owskiego, kiedy można było pracować na etatach, no to jak ja na przykład u mnie to było tak, że trzeba było, jeżeli tak zwane stypendium doktoranckie wejść, to były kwoty mniejsze niż jakieś minima socjalne, a dodatkowo uczelnia nie gwarantowała zatrudnienia po napisaniu doktoratu. Tak? Także tak to wyglądało i do tej pory, o ile wiem, tak jest. No wiadomo, obowiązki, ożeniłem się, tak, potem syn mi się urodził, także no, trzeba było po prostu żyć. Natomiast od tych no, ponad 30 lat śledzę, co się dzieje, też uczestniczyłem w pracach wykopaliskowych, a te tematy słowiańskie powiedzmy są no, dla mnie zawsze najważniejsze, tak, i najbardziej się nimi interesuję.
Także tyle jakby tytułem wstępu. Kolega, powiem jeszcze, dodam, że w tej chwili pisze doktorat. Jarku, popraw mnie, jeżeli coś, że tak powiem, tutaj jestem niedoinformowany. O ile wiem, to dotyczy sieci ECHA, tak? Tak, wojewody. Jakbyś mógł powiedzieć coś na ten temat. Wojewody polskiego, piastowskiego, wojewody księcia Władysława Hermana w ostatnich dwóch dekadach XI wieku. No, postać znana mediewistom na pewno, tym, którzy się pasjonują, ciekawią historią średniowiecznej Polski również, ale jednocześnie postać, która nie doczekała się własnej monografii, własnej biografii. No i właśnie pracę, która, no, mam nadzieję, że rozwinie się i ostatecznie przybierze kształt właśnie takiej biografii, piszą na temat właśnie sieci. No tak, czyli temat ciekawy niewątpliwie, tak? No może na końcu jakieś tam parę słów na ten temat powiedział, bo on nie dotyczy na naszego, ale gdzieś może coś ciekawego jeszcze się dowiemy. Ja bym zaproponował, właśnie tak jak kolega Jan mówił na początku, że jest pewna formuła, ja bym zaproponował tak, bo jeszcze jeśli chodzi o sam temat, to jeszcze było taki dodatkowo rzeczownik w tym temacie, korzenie, tak? Czyli głównie byśmy się skupili na, powiedzmy, no, skąd się w ogóle wzięli Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, trochę na kwestiach tożsamościowych, no, czyli na tej, powiedzmy, wczesnej historii, czy nawet, powiedzmy, czasach przedhistorycznych. Natomiast oczywiście zgodzisz się, że gdzieś tam później, pod koniec, możemy również nawiązać do czasów współczesnych, czy późniejszych, tak? No bo to są historia magistra vitae, tak? Czyli ja osobiście uważam, że to, jakim jesteśmy ludźmi dziś, i nie tylko my Polacy, ale każda nacja, no to kształtuje, wiadomo, go historia. Nie zawsze ludzie są tego świadomi. Coś im się wydaje, że jest tak jak przykład tego świątecznego karpia, tak? To jest, o ile wiem, wynaleziona tradycja przez Mińca chyba, tak? Czy tam Bieruta, bo nie było innych ryb, wcześniej chyba się pstrągi jadło, a tutaj były karpie, no to dlatego karpia się je, ale na przykład zwyczaj tak zwanego wolnego miejsca dla gościa wigilijnego, no to jest zwyczaj jeszcze przedchrześcijański, słowiański, a to nie jest żaden gość, tylko to kiedyś to był osobny stół, przy tym stole stawiano po prostu osobne jedzenie. Sól, żelazo, no to nie był żaden gość, tylko to był po prostu przedstawiciel przodków, tak, który przychodził, tak, no bo to tak to było jeszcze, troszkę o tym potem powiem, jeszcze w XX wieku, czy nawet dzisiaj mamy pewne zwyczaje, nie uświadamiamy sobie po prostu, że one mają bardzo odległą po prostu genezę, tak? Takich zwyczajów jest bardzo dużo na przykład. Natomiast no, podobnie to, jak o sobie myślimy, kim jesteśmy, to też wydaje mi się wpływa. A nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, co jest takim najbardziej chyba dowodem na tą odległą historię, tak? Tego, co po prostu nasz język, tak? Bo jeżeli byśmy sobie wzięli słownik etymologiczny języka polskiego czy innych języków słowiańskich, tak? No na przykład, no, tam jest powiedzmy takich popularnych, to kiedyś był Brickner, no, jest taki Andrzej Bańkowski, już nieżyjący, czy na przykład Boryś, no to jak sobie zobaczycie Państwo, jakie na przykład, no powiem taki przykład, że słowo Bóg jest, co ono oznacza, tak? No to oznacza według właśnie po prostu, no, etymologów, ma się wywodzić z języków indoirańskich, bagus, czyli bogaty, tak? Czyli Bóg to obdarzający bogactwem, nie ma nic wspólnego z tym Bogiem, o jakim myślimy, tak? Bo
Z kolei słowo to takie indoeuropejskie deus, tak, czyli Zeus, Theos, tak, deus po łacinie, no to też się nie wywodzi z, nie wiem, z jakiejś, że tak powiem, teologii starotestamentowej, tylko ono oznaczało według Deivos, według też językoznawców, indoeuropeistów, jakieś niebo błękitne na horyzoncie i to jest bardzo stare, mające wiele tysięcy lat słowo. Także to takie przykłady, pierwsze z brzegu takich przykładów praktycznie jest, no, są tysiące, bym powiedział, i one dotyczą większości w ogóle słownictwa, nawet współczesnego języka polskiego. Zachęcam, jeżeli ktoś nie czytał, to niech sobie na początek przeczyta mitologię Słowian Aleksandra Gisztora, gdzie jest wiele też podanych etymologicznych znaczeń, na przykład bóz słowiańskich, czy pewnych określeń, które, no, pokazują szerokie tło. Bo teraz wracając do początku, mamy Polaków, Rosjan, Ukraińców. Ja może zrobię krótki wstęp, dobrze? A potem ci oddam głos. Ja może zrobię ten wstęp z perspektywy, no, skąd się oni w ogóle wzięli, tak? No, przede wszystkim, jakbyśmy popatrzyli, no, na nadzieję, nie wiem, Homo sapiens, no to ja pamiętam, jak zaczynałem studia, no to się mówiło, że Homo sapiens, no to 40 tysięcy lat ma, tak? No dzisiaj według, powiedzmy, genetyków, to Homo sapiens ma pomiędzy 300, nie wiem, 200 tysięcy lat. No to są różne opinie, tak? Do Europy, nie chcę teraz mówić o jakiegoś tam, wiadomo, wywodzi się, większość uważa, że z Afryki, ale to też nie jest dzisiaj nawet oczywiste, bo na przykład znaleziono, uważano, że gdzieś tam, no powiedzmy, Etiopia, tak, tam były te odkrycia takie spektakularne, ale na przykład odnaleziono niedawno w Maroku, tak, i to szczątki kostne, czyli nie na podstawie jakiejś analizy DNA, gdzie można określić wiek w sposób taki spekulatywny, ale odnaleziono i wydatowano te szczątki. Wiadomo, że Homo sapiens, są znaleźli archeologię, że nie wiem, 80 tysięcy czy nawet 100 tysięcy lat temu miał biżuterię, tak? Czyli potrafił przewiercać dziury w jakichś tam ozdobach. Że są znaleziska sprzed 70 tysięcy lat, że miał na przykład jakiś rodzaj domu, szałasu. Są oczywiście pochówki, tak? Czyli no, to jest skomplikowana sprawa, bo były też inne gatunki człowieka, jak Neandertalczyk, czyli tak zwani Denisowianie, ale generalnie można powiedzieć, że od samego początku wydaje mi się, że inteligencja człowieka, bo na przykład Neandertalczycy mają większe mózgi niż Homo sapiens, wydaje mi się, że od samego początku zadawał sobie takie pytania. Jak byłem na studiach, to tam był taki profesor Andrzej Wierciński, antropolog, który na przykład w kategorii potrzeb odróżniał człowieka od zwierząt tym, że ludzie mają dwie potrzeby, których zwierzęta nie mają, tak? Czyli potrzebę sensu życia, to jest jedna potrzeba, która nas jakby odróżnia, a druga to jest potrzeba poznania jakby świata. On to określał, że na przykład małpa wie coś, wie, że małpa potrafi wziąć, czy tam jakiś tam szympans, narzędzie w postaci jakiegoś tam kija, wybierze sobie po prostu jakieś tam termity. Natomiast no, nie potrafi udoskonalić tego narzędzia, czy też nie potrafi, jak on to określał, że małpa coś wie, a człowiek wie, że wie. To jest ta podstawowa różnica, która wydaje mi się od strony takiej czysto filozoficznej powoduje, że pomimo tego, że dzisiaj wiadomo, że są zwierzęta mające, bo często się mówi w tej propagandzie, że człowiek to zwierzę, tak? Tylko no, bardziej inteligentne, ale z tej perspektywy no, to żadne zwierzę nie ma takich potrzeb, tak? Bo żadne zwierzę nie rozwija swojej kultury, ma jakieś może poczucia estetyczne, społeczne zachowania i tak dalej. To jest oczywiste, tak? Dzisiaj, ale no, tym się ontologicznie różni od człowieka. Teraz idąc dalej, tak? Tutaj nie będę opowiadał tam o wędrówkach, o innych gatunkach tego człowieka, ale idąc dalej, to w Europie według właśnie, wcześniej byli w Europie, są znane szczątki kostne
tak zwanego Homo erectus, Neandertalczyka, czy innych człowiekowatych, ale na przykład Homo sapiens w Europie, najwcześniejsze znaleziska są 46 tysięcy lat temu, czy tam przed Chrystusem. I to już w czasie paleolitu, czyli w tego najstarszego okresu kamienia, już kilkakrotnie zmieniała się, bo skąd my to wiemy? Bo dzisiaj badania genetyczne dają możliwość ustalenia poprzez tak zwane haplogrupy całej genezy jakby rodzaju ludzkiego. I to jest o tyle ciekawe, że jeżeli na przykład mamy jakąś haplogrupę charakterystyczną do populacji, czyli określony zestaw mutacji w chromosomach, tak, charakterystyczny dla danej populacji, to po prostu ta haplogrupa oznacza, że jakiś przodek konkretny, jeden był, na przykład jeżeli przykładowo Słowianie, tak, czyli w Polsce ponad 55% jest takiego haplotypu R1A1 i z tego R1A1 jest na przykład bardzo taki następna gałązka R458. No to na przykład to ponad 20% Polaków współczesnych ma ten R458. To oznacza, że prawie 20% współczesnych Polaków wywodzi się od jednego konkretnego człowieka. Bo to po prostu jest jakby nazwisko, ale bez możliwości zmiany. My mówimy teraz o męskim, tak? Bo też to się śledzi tak zwane mitochondrialne żeńskie, tak? Także na podstawie tych haplotypów można określić, jak zmieniała się jakby konkretne jakieś populacje, bo oczywiście one się różnią też cechami fenotypowymi, tak, czy innymi. I to jest dobre narzędzie też do weryfikacji również w okresie na przykład przełomu starożytności, wczesnego średniowiecza. Dobre narzędzie do weryfikacji po prostu źródeł historycznych czy archeologicznych. Idąc dalej, jeżeli nawet dzisiaj byśmy wzięli na przykład populację, bo teraz tak, zaraz przejdę do Słowian, potem kolega przejdzie dalej, bo będę się streszczał, ale idąc dalej, to w Europie populacje te genetyczne to mamy tak, przodków tych powiedzmy grup jeszcze paleolityczno-mezolitycznych, potem mamy migrację z Bliskiego Wschodu rolniczą, jest taki komponent, bo na przykład rolnictwo na ziemiach polskich liczy się 5,5 tysiąca lat przed Chrystusem. Wcześniej to były społeczności powiedzmy łowiecko-zbierackie. To dotarło z Bliskiego Wschodu, bo tam już 12 tysięcy lat przed Chrystusem już są pewne początki tak zwanej neolityzacji, czyli uprawy zbóż, początki hodowli zwierząt. Oczywiście to był cały proces bardzo skomplikowany, nie taki prosty, jak się często to popularnie określa. Następną grupą, która się pojawiła po tej właśnie grupie tej neolitycznej, jest bardzo ważna grupa haplotypu właśnie związanego z R1A1 i R1A2, czyli to są haplotypy związane z inwazją, czy też można powiedzieć wejściem do Europy i do Europejczyków. Tak? To jest około między 5-4 tysiące lat temu, tak? I to jest na stepach nadczarnomorskich. Zresztą Indoeuropejczycy się generalnie według najnowszych też badań genetyczno-historyczno-językoznawczych czy archeologicznych wywodzą z południa od Kaukazu, wschodnia Anatolia, południe Kaukazu, oni weszli na stepy, część poszła, są Chetyci, tak, w Anatolii, część poszła w kierunku bardziej na wschód. My jesteśmy jako Słowianie, tak, jesteśmy Indoeuropejczykami, czyli jesteśmy spokrewnieni językowo, genetycznie i również w pewien sposób kulturowo, bo mamy podobne mitologie na przykład, z innymi ludami, które na przykład jakbyśmy dzisiaj pojechali do Indii i zapytali jakiegoś tam człowieka, jak jest matka, ojciec, brat, czy liczebniki, to by były podobne. Tak, tak samo w językach irańskich, czyli Indoeuropejczycy to jest grupa pokrewnych języków, pokrewnych też w pewien sposób ludów genetycznych i pokrewnych kulturowo, które jako
wywodząc się, tak jak powiedziałem, ze wschodniej Anatolii, przeszły ta nasza gałąź na stepy nadczarnomorskie i tu jako pewna kultura, tak zwana kultura grobów jamowych, a potem ceramiki wstęgowej. Jak Państwo pójdziecie do Muzeum Archeologicznego tutaj niedaleko w Łodzi, no to można zobaczyć, tam są na przykład, jak wyglądały garnki czy pochówki tych po prostu ludów tej kultury. I oni poszli dalej, tak, bo z nich się wywodzą Germanie, Celtowie, Italikowie, Ilirowie, właśnie ludy słowiańskie, a na wschodzie ludy indoirańskie, czy też na przykład Ormianie również są Indoeuropejczykami. To mamy tą warstwę indoeuropejską. Ona jest o tyle ważna, że na przykład jeżeli sobie na przykład wyszła teraz ostatnio taka ciekawa książka o mitologii, mitach słowiańskich takiego doktora językoznawcy Michała Łuczewskiego, przepraszam. No to tam można zobaczyć, że wiele tych naszych mitów, bo te fragmenty, które znamy, no ma bardzo, bardzo szerokie konotacje, zresztą w tej mitologii Słowian Geisztora też to jest, bardzo szerokie konotacje nie tylko wśród Indoeuropejczyków, ale również wśród innych ludów jeszcze wcześniejszych. Niektóre te opowieści mają metrykę sięgającą, nie wiem, nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, tak? Bo dlaczego to tak jest? Dlatego, że każda społeczność ludzka, kiedyś nie mieliśmy, tak? Poznanie świata polegało na tym, że się miało pewien system mitologiczny, który tłumaczył po prostu świat, i ten system mitologiczny odpowiadał na podstawowe pytania, i te kontakty między różnymi populacjami powodowały, że czasami to były podobne pytania, a ponieważ system mitologiczny no był w jakiś sposób święty, z nim związane były obrzędy, no to one to są bardzo często archaiczne jakieś warstwy, które się bardzo długo zachowywały, a Słowianie jako Indoeuropejczycy również, no, można powiedzieć, no, ich cała mitologia, religia, kultura wywodziła się bezpośrednio z tej indoeuropejskiej, i różni właśnie językoznawcy poprzez mitologię porównawczą często potrafią na podstawie badań porównawczych zinterpretować pewne jakieś związane z tym informacje, które są tak to nieprecyzyjne, natomiast porównując, jak to wygląda u różnych ludów, można no, domyśleć się, jak to mogło na przykład wyglądać u Słowian. Wracając teraz do Słowian. Słowianie, czyli mamy Indoeuropejczyków, mamy Słowian, tak? Czyli zarówno Polacy, Rosjanie i Ukraińcy są Słowianami. Rosjanie i Ukraińcy są tak zwanymi Słowianami wschodnimi. Słowianie po raz pierwszy tak w sposób no, niebudzący wątpliwości w źródłach pisanych pojawiają się w źródłach bizantyjskich wczesnego średniowiecza, jeżeli coś tam nie popraw, Jarku, tak? U Jordanesa, u Prokopiusza są opisane po prostu Słowianie. Dlaczego zaczęli być opisywani? Dlatego, że zaczęli atakować obszary Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, czyli jak to się obecnie popularnie mówi, Bizancjum, po prostu przekraczając Dunaj, gdyż w momencie, kiedy w okresie tak zwanych wędrówek ludów upada Imperium Hunów, a wcześniej Ostrogotów, którzy są i Wizygotów, którzy są przez tych Hunów spychani na zachód, no pojawia się pewna pustka, tak? Tam Sarmaci byli najpierw zdominowani, tam byli wcześniej Sarmaci, oni byli zdominowani przez właśnie Gotów, którzy tam przewędrowali, i w tą pustkę właśnie wchodzą Słowianie, którzy według no, jednak większości, czy archeologów, czy językoznawców, no, wywodzą się głównie właśnie z obszarów pomiędzy
do rzeczy Bochu, a Dniepru. I ostatnio to też zostało właśnie udowodnione, bo są takie słynny w Polsce zespół profesora Figlerowicza, który teraz przeprowadził badania genetyczne populacji, porównując populacje z czasów rzymskich z populacją wczesnych Słowian X-XIII wiek. Okazało się, że struktura ta jakby biologiczna, genetyczna wygląda w ten sposób, że ci wcześni Słowianie, czyli my teraz, bo my to bezpośrednio dziedziczymy, tak? Że po prostu głównie składamy się z Słowian, którzy przewędrowali do nas ze wschodu, czyli te haplotypy Z280 i M458. One są najbardziej popularne i ponad 50% Polaków ma te haplotypy. Plus haplotypy ludności, która tutaj była wcześniej, czyli jakiejś ludności germańskiej, bo w okresie rzymskim były to takie plemiona Goci, Wandalowie, Burgundowie, Skirowie, Rugiowie, no tu można długo wymieniać to na cały ten, można zrobić, wiemy to między innymi z Tacyta, z Germanii. I część tych ludów została, bo zawsze jak następuje wędrówka, czyli ci Słowianie zaczęli w momencie upadku tego świata jakby rzymskiego, z jednej strony chaosu, no mając swój model kulturowy, który nie był związany zupełnie, bo na przykład Germanie byli bardzo uzależnieni od świata rzymskiego, mieli bardzo mocne z nimi powiązania, a Słowianie nie. W związku z tym no, w momencie, kiedy jakby nie było wzorca kulturowego, ten wzorzec słowiański był na tyle atrakcyjny, że Słowianie zaczęli się rozprzestrzeniać. No, zajęli prawie, no, można powiedzieć, pół Europy, tak? Bo dotarli do Grecji, na Peloponezie były plemiona słowiańskie, na przykład jeziercy, tak? Dotarli za Hamburg, dotarli do Bawarii, tak? No i dotarli na wschodzie. Ta wschodnia gałąź dotarła no, do Nowogrodu, tak? Dotarła do północno-wschodniej Europy, Krywicze, Słowianie Ilmeńscy. Czyli Słowianie wykorzystywali pewien moment dziejowy, kiedy można było dokonać ekspansji. Ona się, wydaje się, wyniknęła z tego, że po prostu no, mogli sobie, bo w tamtych czasach nie było gospodarki polegającej na tym, że nie wiem, że sobie tutaj obsiewamy i czekamy na zbiory. Była gospodarka wypaleniskowa. Oni sobie wypalali jakiś obszar, szli dalej, tak? Archeologicznie to wygląda w ten sposób, że po prostu kultury okresu rzymskiego przestają jakby istnieć. Natomiast no, pewne resztki tej ludności zostają zasymilowane przez Słowian. Co ciekawe, na przykład w linii żeńskiej DNA z okresu rzymskiego i z okresu właśnie średniowiecza, tego wczesnego X-XI wiek, jest bardzo podobne, czyli ta ekspansja to byli głównie mężczyźni. Tak? Oni najprawdopodobniej, bo są takie przekazy bizantyjskie, że jak Słowianie szli, no to co robili? No po prostu wybijali wszystkich mężczyzn pałkami tam. Bardzo takie, nie, Jarku, były dość brutalne sposoby, także ten mit o Słowianach jako tych grających na gęślach nie do końca jest, znaczy właściwie nie ma wiele wspólnego, raczej nic wspólnego z rzeczywistością historyczną. Natomiast kobiety i dzieci przejmowali, tak? Dlatego na przykład dzisiaj, jak popatrzymy na genetykę, no to mamy na południowej Słowiańszczyźnie Serbowie, Chorwaci, no to tam tego DNA, które jest u nas, no to tam jest mniej, tak? Bo będzie 20%, bo reszta ludności to była, nie wiem, postrzymska ludność zasymilowana przez Słowia. Oczywiście trzeba zawsze pamiętać, że genetyka to nie to samo co język i nie to samo co świadomość, tak? Bo w tamtych czasach nie było jeszcze świadomości narodowej, to była świadomość albo plemienna, albo jakaś rodowa. Tym niemniej jakaś rodzaj świadomości było. Najlepszym przykładem jest słowo Niemcy, tak? Czyli Niemy, nie mówiący w naszym języku, czyli gdzieś tam Słowianie, są na to przekazy historyczne, że mówili tym samym językiem, na pewno się rozumieli, mieli podobną kulturę i ta kultura od strony, ta warstwa słowiańska, jakbym powiedział, w
kulturze chłopskiej, tej kulturze ludowej była praktycznie jest do dzisiaj, tak? A co najmniej do XX wieku. Chrystianizacja, która potem nastąpiła, no nie była taka powierzchowna, taka, znaczy była powierzchowna, to by nie byli, przecież w większości chłopi jednak nie kształcili się, tak? Nie, oczywiście zależy jeszcze w jakim okresie, kiedy, ale no, jeżeli weźmiemy wszystkich etnografów z XIX wieku, no to wiemy, że na przykład wszystkie święta, jakie są, obrzędy związane ze świętami, no, tak zwane zabobony, wiary w demony, tak, w jakieś upiory, tak, no to jest cała demonologia ludowa i ona była żywa jeszcze. Jest znany przypadek z lat 30. niedaleko Łodzi, gdzie na przykład jakiś tam chłop zmarł, po kilku dniach się obudził z letargu, no to go dobili, bo myśleli, że jest strzygoniem, nie? No to takie rzeczy się jeszcze w latach 30. zdarzały. A do dzisiaj się tam na wschodzie, na Podlasiu daje na przykład po prostu bazie, tak, zwierzętom gospodarskim, ale na przykład się nie daje tych bazi psu czy koniowi, bo to już są takie no, związane z innymi trochę zakresami zwierzęta. Czyli taki krótki wstęp. No i teraz wchodzimy w czasy historyczne, tak, czyli pojawia się. Bo zacznijmy od Polaków, tak? Potem przejdziemy do Rusinów właściwie, nie? Rosjan i Ukraińców. Tak, jakbyś mógł teraz, Jarku, teraz znaczy, powiedzieć, kiedy to znaczy, wkraczamy w historię. Tak? To znaczy, zanim wkraczamy tak. w historię, to jednak warto odnieść się do tego, co powiedziałeś. To jest dyskusja. Nie? Jako magister archeologii. No, trzeba przyznać, że przedstawiłeś tutaj Państwu i wszystkim, którzy nas słuchają, oglądają, akademicki wykład na temat początków genezy Słowian, początków słowiańszczyzny jako takiej i że faktycznie od równo 150 lat, od około 1870 roku w ten sposób patrzy się na początki Słowian i jak to się ujmuje we wszystkich podręcznikach czy publikacjach naukowych. Jednakże przed rokiem 1870 patrzono nieco inaczej. To też była naukowa historiografia, bo tę mamy gdzieś od czasów Leopolda von Ranke, czyli już kilkadziesiąt lat wcześniej. I to były też publikacje, które odwoływały się do tego samego zasobu źródłowego, przynajmniej jeżeli mówimy o zapisy pisemne. No wiadomo, że tych źródeł archeologicznych czy z obszaru antropologii no, przybyło i to powielokrotnie przybyło. Ale jeżeli chodzi o źródła pisane, to są wykorzystywane mniej więcej te same. Natomiast obraz historii, jaki był wtedy kreślony do czasów właśnie ukształtowania się historyków z krakowskiej szkoły historycznej, był inny niż ten, który jest pisany, tworzony po tym, jak ta szkoła się ukształtowała, po roku około właśnie 1870. Oczywiście ta szkoła historyczna to głównie wykład początków historii Polski, a nie Słowian. No niemniej jednak można powiedzieć, że każdy z tych historyków krakowskiej szkoły historycznej prawdopodobnie podpisałby się pod tymi tezami, które ty sformułowałeś, wyartykułowałeś. Natomiast ja się pod wszystkimi nie podpisuję. O ile przez pierwsze 20 minut twojej wypowiedzi to dosłownie z każdym słowem no, można byłoby się zgodzić, czy wręcz należałoby się zgodzić. O tyle w pewnym momencie, kiedy zacząłeś mówić o Słowianach, o tym, kiedy się pojawili w Europie, czy od kiedy można ich jako Słowie identyfikować, to w tym momencie no, pojawia się, można sformułować, wobec tych twoich słów, można sformułować zdanie odrębne. Na podstawie czego? Na podstawie oczywiście przywołanego przez ciebie Jordanesa, ale nie wyartykułowanego. No więc cóż ten Jordanes, kto to w ogóle jest? Jordanes to był historyk gocki, który około roku 550, przyjmuje się, że 551 rok, napisał pracę, która znana jest pod tytułem Getika, czyli Historia Gotów. W tejże historii Gotów Jordanes pisze przede wszystkim utożsamia Słowian z Wenedami.
dwukrotnie pisze wyraźnie, że Słowianie to Wenedowie, raz stwierdza, że Słowianie i Jantowie, czyli druga alternatywna nazwa dla Słowian, która funkcjonuje w obiegu wczesno-średniowiecznym, też sformułowana przez Greków w Bizancjum. No więc Jordanes stwierdza, że Słowianie i Jantowie wywodzą się z Wenedów. W drugiej wypowiedzi stwierdza, że Słowianie, Wenedowie i Jantowie no, wywodzą się z tego samego pnia i są de facto tą samą społecznością, tylko różnie nazywaną, przybierającą w różnych miejscach różne nazwy. To są dane, które pozwalają widzieć w Wenedach no, albo przodków Słowian, albo lud no, wręcz tożsamy ze Słowianami. Jest to o tyle ważne, że o tychże Wenedach dla Jordanesa tożsamych ze Słowianami, no, o tychże Wenedach dowiadujemy się również z innych źródeł historycznych powstałych w starożytności i to przekraczających, znaczy poprzedzających VI wiek i to poprzedzających czasami o grube setki lat. O Wenedach dowiadujemy się z wspomnianego przez Ciebie Tacyta, z Ptolemeusza, z Pliniusza, z prac historiografów greckich, z których najwcześniejsze to jest chyba Hekataiosa z Miletu, który pisze, posługuje się etnonimem Uenedoi, który przez językoznawców jest właśnie traktowany jako jedna z wersji etnonimu weneckiego, Wenedów. I jeżeli ja dobrze pamiętam, to on to odnosi, to można odnosić tę zmianę Hekataiosa z Miletu do VI czy nawet VII wieku przed Chrystusem. On wtedy pisze o Wenedach, w VI czy VII wieku przed Chrystusem. Znaczy pisze później, ale pisze o czasach właśnie VI-VII wieku przed Chrystusem. No to przyznają Państwo, że jest różnica pomiędzy VI wiekiem po Chrystusie, a VI czy VII przed Chrystusem. Oczywiście ja nie twierdzę, że ci Uenedoi Hekataiosa z Miletu to są Wenedowie czy Słowianie, których my znamy, którymi dziś jesteśmy. Zapewne nie. Zapewne w międzyczasie doszło do zmiany również etnicznej, która zaowocowała również zmianą czy pojawieniem się nowych etnonimów, takich właśnie jak Słowianie i Jantowie. Niemniej jednak, między innymi Słowianie czy Jantowie, niemniej jednak no nie należy o tym zapominać, że jednak takie dane Jordanes nam przekazał, że Grecy pisali o tych Wenedach dużo, dużo wcześniej niż nawet pierwszy wiek naszej ery. No i że ta nomenklatura wenecka jest nomenklaturą słowiańską w co najmniej kilkunastu źródłach niemieckich średniowiecznych, znaczy, przepraszam, łacińskich, które powstały w obszarze niemieckojęzycznym we wczesnym średniowieczu. Niemcy nazywają Wenden Słowian, tak? Dokładnie o tym mówię. To nie jest jedno źródło historyczne, tylko to jest cały szereg źródeł historycznych, powstałych i w Bawarii, i w Saksonii, pewnie dalej na zachód również, od VII wieku, bo od kroniki Fredegara, która powstaje na początku drugiej połowy VII wieku, przez kolejne publikacje, przez kolejne źródła historyczne łacińskie, czyli pisane alfabetem językiem łacińskim, ale w obszarze niemieckojęzycznym. Więc ta tożsamość wenecko-słowiańska no jakby jest dokumentowana również przez samych Niemców. W pewnym sensie można powiedzieć, że ona jest obecna nawet i no bez mała współcześnie, ponieważ w jednym ze spisów powszechnych, które zostały przeprowadzone w państwie, w cesarstwie niemieckim już po zjednoczeniu, w latach, ja nie pamiętam w tej chwili, czy w 70., czy w 80., czy nawet na początku 90. XIX stulecia, no, grupa stu kilkudziesięciu osób w Niemczech podała się właśnie jako narodowości weneckiej. No była taka możliwość i ci ludzie z tego skorzystali. Więc w pewnym momencie, w pewnym sensie można powiedzieć, że ci Wenedowie przetrwali niemalże do dziś. A jak oczywiście Słowianie, bo to byli ludzie, którzy posługiwali się językiem słowiańskim, którzy no, de facto byli Słowianami, ale nazwali się Wenedami. Wenedami, o których właśnie najwcześniejsza wzmianka to jest, tak jak powiedziałem, najwcześniejszą wzmiankę można odnosić do VII wieku przed Chrystusem. Więc to jest pierwsza uwaga, która jakby no, pokazuje korzenie możliwość uchwycenia korzeni Słowian dużo, dużo wcześniej niż ten VI wiek,
po Chrystusie, o którym powiedział Marcin, no, który jest przyjęty ogólnie w historiografii jako właśnie czas, w którym się, no, mamy już Słowian, których znamy, którymi jesteśmy. Ale druga sprawa to jest tenże Jordanes, o którym zacząłem mówić, który w pewnym momencie przytacza taką informację o tym, jakoby król Ostrogotów, Winitar, no, dokonał w około roku 375 rzezi Antów, dowodzonych przez Boza, tak miał ten władca Antów na imię. Boza, który został ukrzyżowany przez tegoż Winitara wraz z synami i 50 naczelnikami plemiennymi. Tenże Winitar, dlatego właśnie, że tego Boza, wodza Antów pokonał, otrzymał właśnie ten przydomek Winitara. Językoznawcy, zastanawiając się nad tym imieniem Winitar, doszli do wniosku, że stanowi on wzrost dwóch słów, z których pierwsze to jest Veneta, a druga Haris, czyli Wenedobójca, mówiąc już wprost. Że tak naprawdę to imię to nie jest imię własne, tylko przydomek, który znaczy właśnie Wenedobójca. Proszę zwrócić uwagę na to, że mamy w takim razie sytuację, w której Jordanes około roku 550 pisze, że w roku 375 człowiek, który dokonał rzezi Antów, dostał przydomek nie Antobójca, tylko Wenedobójca. Czyli mamy tożsamość tę antyjsko-wenecką stwierdzoną już nie tylko tymi dwiema wzmiankami, czyli jakby można powiedzieć, że w obszarze teoretycznym sformułowaną, ale również jakby no w tym sensie w praktycznym, że mamy, no, że mamy do czynienia z identyfikacją w imieniu człowieka, który historycznie żył, działał, walczył, zginął w konsekwencji, no jak każdy, prawda, szczególnie żyjący w IV wieku po Chrystusie. To moim zdaniem przemawia za tym, że trzeba byłoby poważnie rozważyć te analogie, te związki, te tożsamości słowiańsko-weneckie i zastanowić się na tym, na ile to jest możliwe i na ile to jest do udowodnienia. Szczególnie, że mówimy roku nie o VI wieku po Chrystusie, tylko o roku 375. To jest moim zdaniem znacząca różnica. Ta wojna, może już kończę z wątek Jordanesa i Winitara, ta wojna pomiędzy Winitarem i Ostrogotami, a Bozem i Antami toczyła się gdzieś właśnie, tutaj Marcin mówił o dorzeczu Bochu, przyjmuje się właśnie, że albo gdzieś w dorzeczu Bochu, być może nad Dniestrem, w każdym razie tam wtedy egzystowali w roku 375 Ostrogoci, za chwilę zostaną zepchnięci przez Hunów na zachód, o tym też już była mowa. W każdym razie mamy jednak końcówkę IV wieku, a nie połowę VI. To jest, przyznają Państwo, znacząca różnica. Druga wzmianka, która pozwala też widzieć Słowian dużo, dużo wcześniej, i to nie w kontekście geograficznym wschodnim, tylko zachodnim, to jest wzmianka takiego rzymskiego, bo Jordanes, no to jednak kultura grecka, ale znaczy got, ale ukształtowany już w kulturze greckiej, bizantyjskiej. Natomiast wzmianka rzymska to jest wzmianka z Wibiusza Sekwestera, który jest autorem, który żył na przełomie IV i V wieku, wtedy z tego czasu właśnie, w tym czasie napisał dzieło, które, znaczy jako jedyne przetrwało do czasów współczesnych i które ma charakter takiego słownika geograficznego, w którym Wibiusz tłumaczy nazwy własne, geograficzne, etniczne, które były używane wtedy w starożytności przez innych pisarzy, na przykład przez Wirgiliusza, Owidiusza, Lukana, a tam z różnych dzieł wydobywał te nazwy własne i je po prostu objaśnił, tłumaczył. No i między innymi Wibiusz Sekwester napisał, że, cytuję, Albis Germanie suevos asservitis dividit, czyli łaba suevów Germanii od serwitów oddziela. A potem wpada do oceanu, czy tonie, nawet tam jest słowo użyte, tonie w oceanie. Więc mamy pogranicze, mamy gdzieś obszar nad Łabą, gdzie Wibiusz mówi o granicy, o Łabie, która oddziela Suewów od ludzi nazwanych przez niego, określonych przez niego mianem
dokładnie cervicis. No, próbowano, w historiografii oczywiście trwała dyskusja na temat tego, kim byli ci Serbici. No i okazuje się, że tam niczego z wyjątkiem Serbów, no w zasadzie nie da się, znaczy nikogo z wyjątkiem Serbów nie da się połączyć z tym, że etnonimem. Próbowano Herusków, próbowano Chałków, ale okazuje się, że to zupełnie inny kontekst i chronologiczny, i geograficzny. Jeżeli chodzi o Serbów, to oczywiście geograficznie pasują jak najbardziej, natomiast no, jakby chronologicznie no nie do końca, bo jednak nikt nie zakładał, że możemy mówić o Serbach nad Łabą, prawdopodobnie środkową Łabą, no gdzieś około roku 400, a właśnie prawdopodobnie tych czasów, może nawet wcześniejszych, może trochę późniejszych, ale może nawet wcześniejszych, dotyczy Kanotka, to objaśnienie, które Państwu zacytowałem. No, to zupełnie wywraca do góry nogami to, co wiemy na temat genezy Słowian i chronologii ich rozprzestrzeniania się po Europie. Może jeszcze dokończę, że na utożsamienie Serbów z tymi Serwitami zgadzał się początkowo Gerald Labuda, czyli drugi najwybitniejszy historyk PRL-owski, czy w ogóle historyk XX wieku, który w publikacji z roku około 1950 zgodził się, że to prawdopodobnie są, że pod tym etnonimem faktycznie kryją się Serbowie. Minęło 50 lat, zmieniła się epoka, ustrój i tak dalej. Gerard Labuda już wycofał się z tej identyfikacji. Niemniej jednak, jak Państwo sięgną do którejś z jego prac z roku około 1950, to z całą pewnością taką identyfikację tam znajdą. Ja ją znalazłem i cytuję w jednej ze swoich prac. Także możemy mówić, możemy powiedzieć o tym, że Słowianie, tutaj nazywani Serbami, czy też po prostu Serbowie, znajdowali się gdzieś w dorzeczu środkowej Łaby, czyli gdzieś w okolicach dzisiejszego Drezna, już mówiąc wprost, gdzieś około roku 400, może trochę wcześniej, może trochę później. To oczywiście jest jedyna taka wzmianka i identyfikacja, jak sami Państwo widzą, jest wątpliwa, ale dopuszczalna. I no, ktoś tak wybitnie jak Gerard Labuda na pewnym etapie swojej pracy się z taką identyfikacją zgadzał. Ci Serbowie są o tyle ważni, są o tyle bardzo istotni, że mija kolejnych kilkaset lat i w pracy tak zwanego geografa bawarskiego, w zasadzie nie w pracy, a w notatce, która jest zidentyfikowana właśnie w ten sposób jako notatka przygotowana i nazywana jest właśnie notatką geografa bawarskiego. Tak naprawdę ona nosi nazwę opisu grodów z północnej strony Dunaju. Więc w tejże notatce tenże człowiek, który jest nazywany geografem bawarskim, zapisał takie zdanie, że które właśnie jest już odnoszone do Serbów z dużo większym prawdopodobieństwem. Tenże geograf w tejże notatce znajduje się takie zdanie. Zerbiłani, już powiem po polsku, tak przetłumaczyłem to, tworzą takie królestwo, że z niego wywodzili się wszyscy potomkowie Słowian i jak twierdzą, wywodzą swoje źródło, swój początek. Można tutaj różnie tłumaczyć. Zerjuani, czyli już tutaj panuje w zasadzie konsensus wobec tego, że są to Serbowie, Zerjuani tworzą takie królestwo, że z niego wywodzili się wszyscy potomkowie Słowian i jak twierdzą, wywodzą swój początek. Proszę zwrócić uwagę, że znów mamy Serbów, tak? Że geograf bawarski wymienia tam około 60 ludów w tej swojej notatce. Częściowo te ludy się pokrywają. Na pewno ta notatka powstawała w kilku etapach. Po raz pierwszy pewnie gdzieś została spisana około roku 830, potem została nadpisana około roku 860-70, prawdopodobnie potem jeszcze raz pod koniec IX wieku. Niemniej jednak taki zapis tam się znajduje. W potoku tych nazw słowiańskich, w sumie około naszych słowiańskich i nie tylko słowiańskich, ale których jest razem między 50 a 60, pojawia się właśnie taki zapis i on jest odnoszony do etnonimu, który jest identyfikowany właśnie z Serbami. Wynikałoby z tego, że u podstaw, u źródeł Słowian, czy jak na początku ich historii znajdował się właśnie lud, który był nazywany Serbami, czy też oni sami się nazywali Serbami. Trudno oczywiście powiedzieć,
Ale w każdym razie to nas jakby odnosi do tę genezę, te początki, te korzenie, które są w tytule dzisiejszego programu, odnosi nas właśnie do tego czasu i do tego etnonimu. Na ile poprawnie, no oczywiście tego nie wiemy. To, co Marcin mówił, czyli zasób wiedzy dostarczany nam przez antropologów i archeologów, oczywiście abstrahuje od tej nomenklatury, od tej etnonimii. No, również historycy, raczej z uwagi na to, że na niepewność tych identyfikacji, z właśnie serbskich identyfikacji w Servitis Vibiusza Sequestera oraz w Zeruani geografa bawarskiego, no też abstrahują od tychże Serbów. Niemniej jednak dla mnie, o ile ja nie mam wątpliwości do tego, że etnonim Słowianie to jest egzonim, czyli nazwa własna, etniczna, ale nadana przez obcych, a nie własna nazwa własna, o tyle już Serbami mogłoby być różnie. Być może właśnie oni tak się, tak sami na siebie mówili, czy nazywali się. No w pewnym sensie można powiedzieć, że taki wniosek można wyciągnąć z tych danych, które nam pozostawił geograf bawarski. I kończąc już ten wywód, właśnie taki słowiańsko, no jak się okazuje, serbski, to chcę powiedzieć jeszcze o jednej zapisce, którą sobie właśnie przed chwileczką przypomniałem, a o której też warto pamiętać. Na początku XIV wieku powstała w Czechach, napisana w języku czeskim, byśmy powiedzieli dzisiaj staroczeskim, ale już nie po łacinie, a właśnie po czesku. Kronika takiego czeskiego dziejopisarza, który w historiografii nazywany jest Dalimilem. I w tejże kronice Dalimilowej, tak ją nazywamy dzisiaj, jest taki zapis, wiersz, ona jest w ogóle kroniką wierszowaną i jeden z czterowierszy zaczyna się w ten sposób. W serbskim języku jest kraj, który nazywa się Chorwacja, w niej, no i tam dalej idzie ten tekst. W języku serbskim, czy w serbskim języku, już tej chwili nie pamiętam, bo przyznaję, że przypomniałem sobie to dopiero przed chwileczką, że warto byłoby o tym też powiedzieć, tego nie przygotowałem, nie zczytałem na nowo, czyli mówię, przytaczam z pamięci. W serbskim języku jest kraj, który nazywa się Chorwacja. W języku serbskim, nie słowiańskim, tylko serbskim. Dalimil pisał w czasach, kiedy narastał bardzo ostry konflikt niemiecko-czeski, czy niemiecko-słowiański w Czechach, kiedy dosłownie dochodziło do walki, w tym właśnie walki, no nazwijmy jej no, ideologicznej, powiedzmy. I właśnie przejawem tej walki ideologicznej na polu, w tej rywalizacji niemiecko-słowiańskiej, czy niemiecko-czeskiej, była właśnie ta kronika, pisana z perspektywy, no, można było powiedzieć, nacjonalistycznych czeskich, takich bardzo wczesno nacjonalistycznych, ale jednak i wrogich Niemcom, Niemczyźnie. I właśnie tam pojawia się takie sformułowanie w języku serbskim. Dla Dalimila to właśnie serbskość była tym, co my nazywamy słowiańskością, o czym mówią wszyscy etnologowie, etnografowie, archeolodzy, historycy, językoznawcy, wszyscy. Nikt nie mówi, że jesteśmy Serbami, czy że właśnie coś serbskiego, serbskość leży u źródeł słowiańskości, tylko słowiańskość. No jakby historycznie to jednak okazuje się, że no mogło być różnie, tak? Bo mamy tutaj już tej relacji Dalimila, moim zdaniem no bardzo ważną wskazówkę, żeby właśnie tę serbskość traktować się dużo bardziej poważnie niż się to robi. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten problem słowiański. Ja krótko się tylko odniosę do Twoich uwag i potem byśmy do Polaków przeszli, dobre, tak? Dobre. Dobrze. To znaczy tak, bardzo cenne uwagi, bo kolega zwraca uwagę, że po prostu mówiąc o tych kwestiach etnicznych czy kwestiach dotyczących no po prostu gdzie, jakie ziemie, kiedy przynależały, jaki lud, no, do jakiego na przykład grupy językowej należał, no to czasami właśnie mamy do czynienia z jakimiś naprawdę bardzo ograniczonymi wzmiankami i one są na przykład przez trzech historyków, przez językoznawców interpretowane na wiele sposobów, tak?
Co do Wenetów, to jest generalnie, no, Wenetowie to jest też temat rzeka. Jakbyśmy tutaj literaturę przytoczyli, to myślę, żeby powiedzmy, jakbyśmy wzięli, ile na temat Wenetów napisano, no to nie wiem, na jednej kartce papieru A4 by nie starczyło. Nie? Natomiast literatura na ten temat, no to byśmy wzięli, że to, nie wiem, ja myślę, że to by były dziesiątki, jeśli nie setki opasłych tomów odnośnie samych Wenetów. Tak? Trzeba sobie z tego dać sprawę. Teraz tak. To określenie jest stare, bo ono nie tylko dotyczy Słowian. Tu kolega mówił gdzieś na południu występuje, mówiłeś o Hekatajosie, tak? Ono występuje właśnie tam. Występuje między innymi też chociażby nie kto inny jak Juliusz Cezar de Bello Gallico opisywał Wenetów jako plemię celtyckie w Armoryce nad oceanem, tak? Wenetowie są również właśnie w północnej Italii. No, mamy nawet nazwy takie, przecież jest Wenecja, tak, w Polsce. No, to nie jest tak, że to ktoś to przeniósł z Wenecji. No, to jest nazwa miejscowa jakaś, tak? Co ono oznacza, trudno powiedzieć, tak? Chodzi o to, że no, na przykład jak byłem na uczeniach, pamiętam, jak byłem na egzaminie u profesora nieżyjącego już Jerzego Kolendy, on napisał na temat Wenetów, no sporo pisał i on na przykład interpretował to, o czym kolega mówi w ten sposób, że, bo teraz tak, mamy jakieś wzmianki o tych Wenetach w różnych miejscach, tak? Językoznawcy w ogóle Wenetów uważają za jakiś tam jeszcze lud indoeuropejski, wcześniejszy niż Słowianie i niektórzy uważają, że ta nazwa na Słowian została przeniesiona. Tak jak na przykład nazwa, na przykład Germanie pierwotnie była nazwą celtycką i została przeniesiona na Słowian, bo nie tylko Niemcy, ale na przykład Finowie, też Rosjan nazywają Wenaja, tak? Po prostu jest takie zjawisko, że jeżeli w pobliżu mieszka jakiś lud, no to ten lud jest gdzieś tam przenoszony. Zresztą w tej całej historiografii rzymskiej, no to nazwy jak Sarmaci, Scytowie, to też były pojęcia geograficzne, one były bardzo różnie określane i nie wiem, Scytia mogła być na przykład też gdzieś tam do Odry sięgać, tak? Natomiast u Tacyta Wenedowie są na wschód od Swebii, tak? Jest tam takie zdanie hic Swebia finis, tu się kończy Swebia i potem opisuje Wenedów. I Wenedowie mieli funkcjonować, czy urządzać, on się zastanawia, czy ich zaliczyć, mówię o Tacycie, że to jest dość szerokie, czy zaliczyć do Sarmatów, czyli koczowników, czy do Germanów, no bo żyją gdzieś w lasach, wyprawiają piesze jakieś tam, chodzą na pieszo, tak, są ludem wojowniczym, bo łupią innych. Natomiast znajdują się, jak określa Tacyt, między Fennami a Pełcynami. Fennowie są określani jako lud ugrofiński, tak, czyli gdzieś w wschodniej Europie, a Pełcyni to jest lud germańsko-celtycki, który, że tak powiem, bo to mówimy o źródle z pierwszego wieku po Chrystusie. I kolega słusznie zauważył, że, bo ktoś może sobie pomyśleć, że po raz pierwszy ten termin się pojawia, nie wiem, w VI wieku, on się pojawia zdecydowanie wcześniej, nawet właśnie w tej starożytności. Tylko że trzeba sobie uświadomić, że Hekatajos tylko wymienia taką nazwę, a nie ma tam żadnego opisu. Tak samo przecież Ptolemeusz określa Wenedów jako megale etnos, czyli największy lud, ale na przykład według tego, no to on by się miał znajdować między, powiedzmy, no, obecną Zatoką Gdańską, a być może Gotami, czyli gdzieś na jakimś określonym obszarze. Jest cała dyskusja, to znaczy wielki lud, czy on się pomylił, czy dlatego wielki lud, że tam był handel bursztynem w tym miejscu, oni to kontrolowali, trudno powiedzieć. I teraz na przykład ten Kolendo, profesor nieżyjący już, na przykład uważał, że właśnie Wenetowie u Tacyta to są właśnie wschodni Słowianie, że mieszkają na wschodzie, a ci Wenetowie od Ptolemeusza to jest właśnie ten lud, jakiś jeszcze resztka tego ludu staroeuropejskiego i one
mają tą samą nazwę, ale nie są tym samym ludem. To można długo na ten temat dywagować, natomiast warto, natomiast rzeczywiście ten tutaj kwestia Boza i walk między Ostrogotami a właśnie Antami i Wenetami, no to jest, no to raczej jest przyjmowane przez wszystkich, czyli można tą nazwę przenieść już do IV wieku, ale też na wschodzie, tak? Mamy tu do czynienia z Wenetami na wschodzie, tak? Na stepach nadczarnomorskich, tak? Natomiast powiem tak, trzeba też sobie zdawać, bo dlaczego archeolodzy głównie... Aha, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że na przykład jak weźmiemy tak zwaną hydronimię, tak? Czyli nazwy rzek polskich, Wisła, Odra, to tak naprawdę, no co znaczy słowo Wisła, czy Odra, czy Warta, czy Ner, tak? Czy ktoś wie tutaj z Państwa? Szczerze powiedziawszy, to nikt nie wie, bo na przykład jak się weźmie taką etymologię tej nazwy u językoznawcy, to tą nazwę, wszyscy się zgadzają, że to są nazwy indoeuropejskie, ale są jakieś etymologie, nie wiem, iliryjskie, trackie, scytyjskie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jedno jest pewne, że to nie są nazwy ani słowiańskie, ani germańskie. Co to oznacza? Że nawet jeżeli większość archeologów, tak jak większość, no mówię 95%, czy uważa, że tutaj głównie byli Germanie w okresie rzymskim, to nie oznacza, że ci Germanie tu byli zawsze, bo oni w pewnym momencie te obszary zajęli. Na to się nakłada taka skomplikowana sprawa, że są takie główne dwie kultury, kultura przeworska i wielbarska, one się różnią w okresie rzymskim, tak? I jeszcze wcześniej, przed na przykład kultura przeworska, to jest połowa jeszcze III wieku przed Chrystusem, one, na przykład przeworska kultura została nastąpił proces tak zwanej latynizacji, czyli na przykład ewidentnie germańska kultura wcześniejsza, jastorska, gdzie wszyscy uważają, które jest północne Niemcy, tam Dania i wszyscy uważają, że to jest kultura po prostu germańska, powiedzmy z VI wieku przed Chrystusem, V, VI wiek, nagle po prostu w pewnym momencie są ślady tej kultury na ziemiach polskich, a potem się pojawia nowa kultura, która ma zupełnie inne na przykład sposoby grzebania zmarłych, bo tamta nie wkłada ozdób do broni, tamta ozdoby wkłada do grobów, a ta broń. Ale dlaczego ta zaczyna broń wkładać? Dlatego, że na przykład robią tak Celtowie, tak? A Celtowie wtedy zajmują część południowej Polski, zajęli Czechy i na te, powiedzmy, jakieś kwestie etniczne nakładają się pewne prądy kulturowe, mody i ciężko jest to wszystko odróżnić. Natomiast dlaczego archeolodzy uważają, że Słowianie przyszli ze wschodu? Dlatego, że po prostu te kultury rzymskie, IV, V, VI wiek po prostu przestają jakby istnieć. Bądź też jest ich, tych wyrobów nawiązujących do tradycji rzymskiej, jakichś zabytków, grobów, skarbów jest o wiele mniej niż na przykład w IV, V wieku. To się łączy z tym, że po prostu ci według właśnie, no po prostu, że te ludy, tak jak właśnie Wandalowie, wywędrowali. Wandalowie przecież skończyli w północnej Afryce, stworzyli państwo, oni przeszli całą Europę, Ostrogoci przecież też żyli na ziemiach polskich, nikt tego nie podważa. Goci byli na ziemiach polskich, przeszli przez Mazowsze, Podlasie, Wołyń, na stepy nadczarnomorskie, potem poszli na wschód, założyli Ostrogoci państwo w Italii, a Wizygoci w Hiszpanii. Tak? Dopiero konkwista zlikwidowała to państwo wizygockie. Także to były plemiona po prostu liczne, które miały bardzo silne tradycje. Tam każdy był wojownikiem, dlatego oni byli tak niebezpieczni dla Rzymu, który no, się trochę już wtedy degenerował. Natomiast jest to temat rzeka. Zachęcam wszystkich do dyskusji. Jeżeli ktoś by, nie wiem, chciał jakieś literatury podać, to ja chętnie mam sporo, mogę nawet przesłać, bo mam też zeskanowane. Natomiast warto zawsze zwracać uwagę, że być może, bo jeszcze powiem tak, od strony archeologicznej, być może jest tak, że ta, bo niektórzy też się nad tym zastanawiają, ja też się nad tym zastanawiam, że być może
bo jeżeli byśmy popatrzyli archeologicznie, to czasów wczesnej epoki brązu, praktycznie do czasów właśnie tej kultury przeworskiej w okresie rzymskim, można powiedzieć, że te kultury, jakie istniały, był taki bardzo mocny podział na strefę wschodnią i zachodnią. Potem była kultura trzciniecka, kultura łużycka i być może tak, jest tak, że już wcześniej rzeczywiście jakaś warstwa, jakiś tam, że tak powiem, etnos słowiański poszedł na zachód i on funkcjonował w innej kulturze, natomiast mógł mieć podobny język. Natomiast my nie jesteśmy po prostu w stanie tego na ten moment przejrzeć. Być może właśnie te badania genetyczne pomogą, natomiast jest ewidentne, bo właśnie badania genetyczne tutaj pokazują, że ten główny trzon słowiański, czyli to, jak sobie takie badania przeprowadzimy, to wywodzi się właśnie ze wschodu i on, nawet jeżeli były jakieś warstwy, tak, to one, zgodzisz się, Jarku, że one na pewno nie były jedyne, bo były też ludy germańskie na ziemiach polskiej, one musiały razem z nimi jakoś funkcjonować, tak, czy rywalizować. I one nie były, jest różnica zdecydowana pomiędzy temu, jak została, bo przecież Słowianie nie tylko zeslawizowali, powiedzmy, obszary współczesnej Polski, oni poszli do Łaby, tak? Tam ewidentnie były tereny germańskie, bo no, mamy mnóstwo świadectw źródłowych, Markomanowie i tak dalej, tak? Którzy przeszli przecież do Czech, nawet Czechy też były germańskie, Kwadowie i tak dalej, Swebowie. Natomiast no, ta jakby fala, ta wczesno-średniowieczna była na tyle, bo ona nie tylko poszła w kierunku ziem polskich i do Łaby, ona poszła na południe właśnie za Dunaj, potem Awarowie też się przyczynili, następny lud koczowniczy do rozprzestrzenienia Słowian już w VI-VII wieku, ale poszła też właśnie na północ, bo na przykład jeśli chodzi o Rosjan, tak, to ich genetyka polega na tym, że oni mają dużo też genetycznych cech ludów ugrofińskich, tak, których zasymilowali, i bałtyjskich, bo taki Dronimia na północ od Prypeci tam dalej to była już bałtyjska i Rosjanie czy nawet Białorusini mają również ten główny, te haplotypy, o których mówiłem, te typowo słowiańskie, wywodzące się właśnie z Ukrainy i funkcjonujące wśród Słowian zachodnich, tak, czy też, ale właśnie to, że to one były z tego obszaru między Dnieprem a Bochem, świadczy to, że również na południu one występują, wśród Słowian południowych. Także to jest temat, dyskusja, temat rzeka. Teraz może przejdźmy do Polaków. Tak, chyba, że jeszcze coś, jeszcze słówko. Ja tylko dwa zdania, ale dosłownie tylko dwa zdania. Tak jak powiedziałem za pierwszym razem, kolega przedstawia communis opinio, czyli opinię wspólną nauki, nie tylko polskiej, ale czeskiej, niemieckiej. Opinię, która została sformułowana początkowo przez opinię naukową niemiecką, następnie zasymilowana została ta opinia zasymilowana przez naukę polską, czeską i w sumie no, pewnie każdą środkowoeuropejską. Natomiast to nie jest tak, że w granicach nauki jest to jedyna opinia sformułowana. Bo, żeby nie być gołosłownym, to warto w tym miejscu przytoczyć pracę pana profesora Kazimierza Tymienieckiego z roku też 50, dokładnie 1950. Kazimierz Tymieniecki, czyli no można powiedzieć trzeci najwybitniejszy historyk dwudziestowieczny Polski, który w pracy Dzieje Polski, czy Ziem Polski w starożytności, no napisał zupełnie coś drastycznie sprzecznego z tym, co przed chwileczką Marcin powiedział, prezentując opinię wspólną, communis opinio nauki polskiej, ale współczesnej, a nie tej z roku 1950. W roku 1950 Kazimierz Tymieniecki, późniejszy profesor, no napisał, że żadnych Germanów na ziemiach polskich przed średniowieczem, i to nawet już tym rozwiniętym średniowieczem, nie było. Prawdopodobnie pierwszym Germaninem, zbrojnym Germaninem, który przybył tutaj jako wojownik, najeźdźca w cudzysłowie oczywiście, no to pewnie Wichmann w roku 1963. Tymieniecki dowodzi, że zarówno Wandalowie, jak i Goci no, nigdy na ziemiach polskich nie byli.
czyli dowodzi czegoś przeciwnego. Tak, ale o czym mówił przez Mieniecki, mówił, że archeologia jest w ogóle niepotrzebna, bo to są skorupy. Nie chodzi, nie? Chodzi to o to, żeby, inne czasy. Nie chodzi tak? o to, żebyśmy się sprzeczali. Chodzi o to, ja dwa razy powiedziałem, powtórzę po raz trzeci, że to jest, że poglądy kolegi są poglądami przyjętymi w nauce za obowiązujące. Natomiast to nie jest, to tożsame z tym, że w obrębie nauki nie można sformułować poglądu przeciwnego, bo ty Mieniecki go sformułował. Wskazał drogę gotów ze Skandii nad Dunaj, czy nawet nad Dolny Dunaj, czy nawet nad stepy czarnomorskie, które omijały Polskę. Można to było tak, robić, tylko, bo można było czasów robić, podobnie z wandalami. Nie no, oczywiście, jest że tak, już kończę. Których on w ogóle nie dysponował. Znaczy, no, o ile oczywiście garnki mają narodowość, tak? Ale to nie są tylko garnki. W jego przekonaniu i w moim przekonaniu garnki nie mają narodowości. Garnki są tylko garnkami. Nie jest napisane, że garnek nie mówi, jestem niemiecki, jestem gocki, jestem wandalski, czy jestem longobardzki, ani polski, słowiański i tak dalej, prawda? No w gruncie rzeczy tak samo jest z genami, o których też mówiłeś, które też nie są tożsame z etnicznością, z narodowością, nie są wyznacznikiem tożsamości narodowości, ponieważ no, mamy tę haplogrupę R1A1 nie tylko w gronie Słowian, ale również no, po prostu, tak, Germanów, Finów, Indo-Arian i tak dalej. Ja tylko chciałem powiedzieć na koniec, bo nie wiem, czy mamy czas na to, żeby przejść do Polaków, bo nie wiem, czy nie jest czas na czat i na odpowiedzi na pytania osób, które nas słuchają. Myślę, że mamy troszkę czasu. A, no to dobra, to w porządku, to proszę bardzo. No to ja tylko powiem tak, że po prostu, no bo jeżeli byśmy przyjęli, że garnki nic nie znaczą, no to archeologia nie jest potrzebna, bo nic nie po prostu znaczą, nic, ale nie, nic nie wyjaśni. Ale nie o narodowości. Tak? No dobrze, ale jeżeli na przykład mamy udowodnione, tak, że jest chociażby kwestia gotów, tak? Mamy właśnie Jordanesa, o którym mówiliśmy. Jordanes w swoim dziele Getika na przykład pisze o tym, jak to Gosi na trzech okrętach gdzieś tam wylądowali po prostu no, nad morzem, tak? No zacytuj, jak to czyli na południowych brzegach jakiegoś tam morza, tak? No potem... Może ja zacytuję. Jordanes napisał dokładnie tak, że Goci faktycznie przypłynęli na trzech statkach i wylądowali u źródeł rzeki Wistkli czy Wistli. No wszakże ta rzeka Wistla po pierwsze wpada trzema gardzielami do oceanu, po drugie jest naprzeciwko Skandii i po trzecie zaraz po tym jak wylądowali, to musieli walczyć z rugiami. Każdy obiektywnie patrzący historyk na tę wypowiedź Jordanesa powie, że pod pojęciem Wistkli czy Wistli Jordan zrozumiał nie Wisłę, tylko Odrę, bo to ta jest obok Rugi, czyli obok Rugian, naprzeciwko Skanii, Półwyspu Skandynawskiego, oraz to ona wpada trzema gardzielami, bo od zachodu patrząc Dźwina, Świna, Piana, ona wpada do Bałtyku, czyli do oceanu, jako Jordan napisał, trzema gardzielami. I tak można na ten problem spojrzeć. Każdy, moim zdaniem, obiektywny, niezależny historyk tak na to spojrzy. Niestety, historiografia niemiecka w 100%, a za nią współcześnie i Polska, przyjęła, że jednak Wistla, czy Wiskla, no to nie wpada, to nie jest Odra, tylko Wisła. I tym samym Goci nie wylądowali w Zatoce Pomorskiej, tylko w Zatoce Gdańskiej. I to faktycznie pozwala napisać zupełnie inaczej historię ziem polskich, niż byśmy napisali, gdybyśmy przyjęli, że jednak oni wylądowali no gdzieś tam w okolicy dzisiejszej Wołgoszczy, tak? Po prostu na no, ale to jakbyśmy posługiwali się źródłem historycznym, a teraz jak mamy źródła archeologiczne, które potrafią potrafią, tak? Bo na początku właśnie naszej ery powstaje tak zwana kultura wielbarska, bo przednią była kultura oksywska, ta kultura wielbarska jest na Pomorzu. Kultura oksywska miała zupełnie inny obrządek pogrzebowy niż kultura wielbarska.
miała podobny do kultury przeworskiej. Przeworska zachowała do późnego średniowiecza ten obrządek, a na Pomorzu pojawia się kultura wielbarska, gdzie mamy tak, kręgi kamienne, na przykład Odry, Węsiory, to są takie znane rzeczy, tam ludzie jeżdżą, tam szukają jakiegoś tam energii, nie? Byłem zresztą w Leśnie, Borach Tucholskich, na wykopaliskach kultury wielbarskiej, w Weklicach z profesorem Okuliczem. I to są po prostu są elementy kulturowe, których nie było na ziemiach polskich. Teraz ta kultura w III wieku zaczyna się przenosić i to jest ewidentnie archeologicznie potwierdzone. Jest stanowisko w Masłomęczu, tam wioskę Gotów zrobiono i są, jest pełno stanowisk na stepach nadczarnomorskich, gdzie powstaje tak zwana kultura czerniachowska, czyli informacje Jordanesa o wędrówce Gotów do krainy Ojum i powstaniu państwa nad stepach nadczarnomorskich właśnie, o których tutaj mówiliśmy, o tych walkach i tak dalej, jest ewidentnie potwierdzona przez archeologię, gdyż ten sam obrządek pogrzebowy, który się pojawił na początku, czyli tak, wyposażanie grobów, typy zabytków, czy to jest inhumacja, czy palenie zwłok, rodzaje kurhanów, to wszystko znajdujemy, oczywiście zmieniające się, bo to wszystko się zmienia w czasie, bo archeolodzy dzięki zmianom tych zabytków mogą to bardzo dokładnie czasami datować, bo przed jakaś zapinka się zmienia i rodzaj tej zapinki funkcjonował w jakimś tam czasie. Są takie fazy, gdzie można to wydatować. I to się pojawia tam, tak, na tych stepach, a w momencie, kiedy Hunowie po prostu zaczynają, to się pojawia, w Polsce też mamy groby huńskie, kotły huńskie i tak dalej. Czyli archeologia potrafi, nie mówię, że zawsze, bo czasami rzeczywiście, na przykład kwestia tych Rugiów, to trudno powiedzieć, czy Rugiowie mieszkali na Rugi, a może nie mieszkali na Rugi. No to nie jest takie oczywiste, bo to nawet nie nazywali się Rugiowie, tylko Ulme Rugiowie, tak? Tak jest w tym źródle. Dlatego to nigdy pewnie do pewnych rzeczy nie dojdziemy, natomiast mówię, jeżeli teraz genetyka w ostatnich badaniach okazuje się, że wśród ludności z okresu rzymskiego i wczesnośredniowiecznej i nawet współczesnej mamy na przykład haplogrupę I2, która jest charakterystyczna dla Skandynawów i Germanów, no to oczywiście i to w dużym procencie, bo to na przykład w 20% na tych obszarach jest we wczesnym średniowieczu, nie? No to o czym się świadczy? Świadczy to o tym, że jakaś część, bo jak mało tego, jest świadectwo Prokopiusza akurat nie dotyczące Gotów, ale dotyczące Wandalów, gdzie po prostu delegacja Wandalów udaje się na dwór Genzeryka w Afryce, w państwie wandalskim w Afryce z zapytaniem, to dotyczy 457 chyba roku i to zapytanie dotyczy tego, czy oni mogą zająć te tereny po tej części plemienia, które wywędrowało, a oni są w tym momencie w starej ojczyźnie, tak? Jest korespondencja na przykład, że były kontakty, to jest korespondencja chociażby tutaj Teodoryka Wielkiego z Widwariami nad tutaj Wisłą, którzy tutaj też są wymieniani u Jordanesa. Jest relacja o wędrówce Herulów, takiego ludu germańskiego, który właśnie gdzieś tam był, gdzieś tam na obszarach Panonii czy tam Rumunii, który w pewnym momencie... Moim zdaniem Moraw, w Słowacji Zachodniej, ewentualnie Moraw, gdzieś w okolicy Bratysławy. Oni po prostu w pewnym momencie wrócili z powrotem i jest relacja, jak wracają na północ i mają właśnie, ominęli Karpaty i idą przez obszar, gdzie nie zasiedlono i docierają do Warnów, a Warnowie są uważani też za plemię germańskie, a które potem stało się plemieniem być może słowiańskim. No to są takie niuanse, które jeżeli ktoś przeczyta jakieś parę artykułów takich naukowych, no to może sobie uświadomić, o co w ogóle chodzi. Natomiast no,
wydaje mi się, że coraz więcej wiemy, na przykład ta genetyka daje wiele, ale słusznie kolega zauważył, że to nie można, to nie to, że ktoś jest genetycznie, nie wiem, nie ma czegoś takiego jak genetyczny Słowianin czy genetyczny Germanin, natomiast no, genetyka daje informację, że jakaś tam populacja się przemieściła, tak? I jak do tego dołożymy źródła, nie wiem, archeologiczne czy pisane, to można coś stworzyć, aczkolwiek no zawsze będzie jakiś margines różnych interpretacji, bo ty wspomniałeś o po prostu, no, dla mnie to jest skrajny pogląd, że nie było Germanów, bo no już najwięksi polscy archeolodzy, twórcy polskiej archeologii pradziejowej, tacy jak na przykład Józef Kostrzewski, oczywiście autochtonista, czy z Łodzi, który w Łodzi był Konrad Jażdżewski, oni też byli autochtonistami, oni ewidentnie nawet nazywali kulturę przeworską kulturą wenecką i uważali Wenedów za Słowian, no to żaden z nich nie podważał tego, że na ziemiach polskich w okresie rzymskim były ludy germańskie, natomiast oni uważali, że po prostu no, były i takie, tak? Także ja bym stwierdził, że w wschodniej części być może jakieś tam ludy słowiańskie już były wcześniej, bądź też no, takie, które jakby mówiły w tych językach, tak? Także panowie, tyle. Wskakujemy z pytaniem z czatu. Skąd się wzięli Piastowie ze swoją haplogrupą R1b? Wow, no to jest bardzo trudne pytanie. Ale ta haplogrupa R1b jest już potwierdzona? Te wyniki badań zespołu profesora Tiglerowicza zostały opublikowane? To jeżeli mogę prosić tutaj, bo ja wniknąłem tak mocno w Galla, czasami też w Gadłubka, przede wszystkim w teksty Kroniki Galla, Anonima, że powiem szczerze, że przestałem śledzić to, czy zespół, czy te dane, wyniki pracy zespołu profesora Tiglerowicza zostały opublikowane, czy też nie, więc jeżeli mogę prosić o informację, tutaj kolega by przytoczył, to za to z góry dziękuję. No, jeżeli ta haplogrupa R1b, która została ujawniona u książąt mazowieckich, czyli jednak tylko w jednej z linii Piastów, i to u książąt mazowieckich, ostatnich Piastów mazowieckich, czyli tych XVI-wiecznych, więc no, mówimy jednak o Piastach tylko w jednej linii i bardzo późnych. Więc na podstawie haplogrupy, faktycznie R1b, z tą haplotypu R1b, charakterystycznego dla tej haplogrupy, tak precyzyjnie należałoby powiedzieć, no nie możemy na podstawie niego powiedzieć czegoś o haplogrupie Ziemowita, Mieszka I, Bolesława Chrobrego, czy nawet Kazimierza Wielkiego, prawda? Więc zespół profesora Tiglerowicza prowadzi badania szczątków kostnych przypisywanych Władysławowi Hermanowi i Bolesławowi Krzywoustemu. Jeżeli by się okazało, że faktycznie ci dwaj władcy Polski też mają R1b, a to właśnie nie wiem, czy zostało już opublikowane, ujawnione i czy faktycznie się potwierdziło, no to faktycznie no, mamy w tym momencie ciekawą, bardzo ciekawą sytuację, bo okaże się, że no, władcy polscy, twórcy państwa, które no, nazywamy polskim, które było polskim, nie jest polskim, no mieli haplogrupę jednak charakterystyczną nie dla większości mieszkańców ziem polskich, ani nawet, no tak jak tutaj Marcin mówił, po prostu charakterystycznej dla Słowian, tylko charakterystycznej dla ludów zachodnioeuropejskich, ale też niekoniecznie ludów germańskich, ponieważ R1b jest charakterystyczna i dla Skandynawów, i dla Germanów kontynentalnych, czyli Niemców, Austriaków, Szwajcarów, ale również dla Celtów, dla Italików, dla Iberów. Także no tutaj... I wśród Słowian R1b też występuje. Tutaj tak? też jeszcze uwaga... Proszę w mniejszej ilości. Jeżeli jeszcze można zdanie do tego, o czym powiedział Marcin, o tej haplogrupie I. Oczywiście to jest prawda, że haplogrupa I1 jest identyfikowana ze Skandynawami i że ona też występuje w Polsce. No ale nie dowiedziono na razie, że przynajmniej ja nie spotkałem się z takimi wynikami badań, że ta haplogrupa I1 na ziemiach polskich, która występowała 2500 lat temu, 2000 lat temu i występuje współcześnie, że ona pochodzi ze Skandynawii. Albo, że pochodzi ze Skandynawii już po czasie, gdy się wykształcił etnos germański. To też nie jest tak, że Germanie byli zawsze ze Skandynawii. Możemy sobie wyobrazić, że na przykład to I1
przywędrowało, 1a, przywędrowało ze Skandynawii do Polski, ale powiedzmy w drugim tysiącleciu przed Chrystusem, kiedy jeszcze Germanów nie było, a przynajmniej według większości teorii na temat powstania języków germańskich, to oni się wykształcili nieco później, paręset lat później, ale jednak nie 2000 lat przed Chrystusem. Więc jeżeli wtedy by to I1 dotarł ze Skandynawii do Polski, no to nie dotarło germańskie, tylko jeszcze przedgermańskie, jakieś inne, może na przykład fińskie. Bo wtedy przyjmuje się, że właśnie językami fińskimi mówiono na Półwyspie Skandynawskim. Tak samo jest z tym R1B u Piastów. Jeżeli się okaże, że to jest R1B, no też jest pytanie, czy ono jest lokalne, czyli czy ono jest charakterystyczne dla ziem polskich, znaczy dla osób, które są mieszkańcami ziem polskich, których przodkowie też byli mieszkańcami ziem polskich, czy też jest charakterystyczne dla Skandynawii, Wysp Brytyjskich, Półwyspu Iberyjskiego, ziem Francji czy Italii. Bo tam są bardzo, to R1B jest silnie zróżnicowane, a nawet jest też R1B pochodzenia stepowego, koczowniczego, anatolijskiego, bałkańskiego. No mamy tutaj szereg możliwości, więc dopóki nie mamy precyzyjnych danych, no to ciężko powiedzieć. Tak, jeszcze właśnie kolega słusznie tu zauważył, że właśnie R1A1 czy R1B, tak, to są po prostu jakieś ogólniejsze określenia, że natomiast od nich odchodzą następne nitki, tak, i te szczegóły są ważne, bo na przykład jeżeli ktoś ma, nie wiem, R1A z czasów właśnie kultury ceramiki sznurowej sprzed 5000 lat, to nie oznacza, że on był Słowianinem, tak? A gdzieś tam przodek tej linii genetycznej ma 20 parę tysięcy lat i żył gdzieś na Bałkanach, to nie znaczy, że na Bałkanach 20 tysięcy lat temu żyli Słowianie. Natomiast właśnie szczegóły, taki wynik i o niczym nie decyduje, należałoby mieć więcej po prostu tych wyników, żeby cokolwiek powiedzieć, co będzie miało wartość. Już nie mówiąc o tym, że jakiś knecht mógł tutaj też zadziałać, tak? Znaczy Nowotoczeniu, książąt, Mazowiecki. Świadczy o tym, że jeżeli z tego też co wiem, to jest problem z tymi w ogóle materiałami kostnymi Piastów, bo się okazało, że tam, gdzie są Piastowie pochowani, tak, w tych grobach, że niekoniecznie to jest jakiś jeden władca z oznakami, że on był jakimś tam, nie wiem, królem czy księciem, ale są wymieszane kości, są kobiet kości i to jest bardzo istotne, no bo trzeba wiedzieć, kogo się bada. Ja myślę, że coś do czegoś dojdziemy, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość. O ile wiem, to na temat Piastów, to jeszcze ten zespół profesora Figlarewicza nie napisał nic. Właśnie wyszła teraz tam informacja dotycząca właśnie tutaj tej populacji w okresie pierwszych wieków, po prostu z okresu rzymskiego i okresu średniowiecza porównawcza, ale też jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę przy takich badaniach genetycznych, że my mamy taki problem, że jeżeli były kultury, gdzie był przeważający pochówek albo jedyny pochówek ciałopalny, to my nie mamy DNA. Na przykład nie mamy DNA, znaczy przykładowo jest kultura przeważająca, tam był tylko ciałopalny pochówek. To przecież my nie wiemy, jaka była ludność w południowej Polsce, bo te badania Figlarewicza dotyczą tylko kultury wielbarskiej, gdzie był birytualny obrządek, że i ciałopalny, ale też szkieletowy, tak? I teraz, no jeżeli nie mamy danych, tak samo wcześniej Słowianie, tak? Pamiętajmy o tym, że my wiemy o cmentarzyskach w X-XIII wiek, czyli już Słowian, którzy już tutaj kilkaset lat mieszkali, a nie znamy DNA z tych Słowian z VI-VII wieku, bo też mieli ciałopalny obrządek. Oni palili po prostu swoich zmarłych i nie mamy ich szkieletów, tak? Może kiedyś się znajdzie w jakiejś tam w osadzie kogoś tam. Myślę, że jestem optymistą, że poza tym to DNA jest coraz bardziej skuteczne, a może się uda pozyskać DNA w przyszłości od właśnie słabo przepalonych kości, tak? Bo jeśli coś się nie dopaliło, to też jest możliwe, nie? Także tyle. Kolejne pytanie? Ja już teraz, czy nie?
Nie, można pytać. Myślę, że dojechaliśmy do... Nie ma kolejnych z czatu? Nie, z czatu w tej chwili nie, także myślę, że zapraszam do pytań. Znaczy ja nie wiem, czy trafią w kontekst, oby tak było. Kiedyś spotkałem się z kulturą materialną Karaimów, będąc na Litwie. Ponieważ w dzisiejszym wykładzie są słowa między innymi, które dotyczą Rosji, Ukrainy, Polski. No można by włączyć jeszcze Litwę, no, czyli również tereny, które dotyczą w jakiś sposób słowiaństwa, czy nam się to podoba, czy nie. To chciałbym zapytać o tych Karaimów. Dlaczego? Dlatego, że w 2011 roku chyba spis pokazał, że... Ale przepraszam, Karaimi raczej chyba Słowianami nie byli, nie? Słowianami? Ale właśnie nie, to jest tak. Pewna sugestia etnogenezy drobnej części, że prawdopodobnie byli. Ja zaraz powiem jeszcze, żeby wyjaśnić, żeby nie gmatwać po prostu. Większość Karaimów pochodzi albo z Krymu, albo z Turcji, a pochodzenie semickie mają również ci, którzy zamieszkiwali w Izraelu. No sam teraz w Stanach Zjednoczonych i właśnie o dziwo w Polsce też pozostali, skąd się tu wzięli. I dlatego będąc na Litwie i spotkawszy się tam z opowieścią, powiedzmy, przewodnika, twierdził, że mogą mieć pochodzenie indoeuropejskie, czy tam coś takiego, tak? No i do czego zmierzam? Oni tam mieli cech swój, powiedzmy, rzemiosł takich, no, w metalu bardzo ładnie, zresztą kolczugi, nie wiem, na przykład kwiaty, ale do czego zmierzam? I teraz, ponieważ ich religia chyba z przełomu VII-VIII wieku pierwszej świątyni dotyczyła, to jakim cudem oni się znaleźli w Polsce? I teraz chcę o tą etnogenezę zapytać rzekomo słowiańską. Co jeszcze można powiedzieć? No tutaj przede wszystkim na 313 chyba w 2011 roku w Polsce jeszcze żyło obywateli karaimskich. No i nie wiem, czy oni wyznają już tą religię. I teraz od przedwojnia chyba, od XIX wieku istnieją tam takie, powiedzmy, dyskusje, czy część z nich ma etnogenezę słowiańską, bardzo drobniutka część. Bo nie przypadkowo tu się znaleźli. Niektórzy badacze, tu bym musiał zajrzeć do internetu, poszukać, stwierdzą, że czy panowie się z tym spotkali, jak w jakiś sposób właśnie, no, co o tych Karaimach możecie powiedzieć, jeżeli nie, to nie, no bo wiadomo, to nie o to chodzi, że chcę coś sądować, tylko... Czy tak, jeżeli chodzi o Karaimów, to ja wiem tyle, że zostali zaproszeni przez któregoś z władców litewskich na Litwę, nie pamiętam, czy Witolda, czy Olgierda, czy Giedynima, chyba później, może Świdrygieło, może Kiejstwo. I Troki między innymi. W każdym razie zaprosił ich dlatego, że no, nie potrafił sobie dać rady, mówiąc kolokwialnie, z własnymi poddanymi, potrzebował, którzy podobnie jak w Polsce po prostu no, burzyli się woją, próbowali po prostu walczyć się. Ta władza jego była niestabilna, niepełna i po to, żeby znaleźć jakąś przeciwwagę, no to nie potrafił znaleźć jej wśród swoich, poszukał na zewnątrz. I stąd zaprosił tych Karaimów na Litwę. No i oni stanowili taką przeciwwagę, takie narzędzie do uprawiania polityki względem swoich własnych no, pobratymców. No oczywiście bardzo skuteczne, ponieważ byli zupełnie z zewnątrz, nikogo nie znali, po prostu byli opłacani, sowicie opłacani przez księcia i ślepo mu oddani, posłuszni, niezależnie od nikogo poza nim. Jako wojownicy, tak? Tak, tak, oczywiście. I cóż, no i to jest wszystko, co ja wiem o Karaimach, tak, w średniowieczu, to już jest końcówka średniowiecza, no ale no... To jest to, co wiem. Natomiast jaką oni mają, jakie się u nich pojawiły haplogrupy, ja bym do tego nie przywiązywał aż tak wielkiej wagi, no bo na przykład no, mamy wśród nawet lewitów, tak, wśród społeczności żydowskiej, a nawet wśród elity tej społeczności, wśród lewitów, mamy jeden kład, jedną gałąź, która jest właśnie gałęzią R1A. Czyli okazuje się, że jakiś indoeuropejczyk no, przeniknął nawet do społeczności lewickiej i że któraś z kobiet no, spośród lewitów no, urodziła syna, który był synem właśnie tegoż indoeuropejczyka, może Hetyty, może to co czytamy w Starym Testamencie o Uriaszu Hetycie, to być może właśnie ten ślad, który dziś odnajdujemy w DNA tychże lewitów, to jest właśnie ślad tej historii z Uriaszem Hetytą i z jego właśnie związkiem z którąś z tych żydowskich kobiet. Ale ja tego po prostu no, nie jestem... Tak, nie jestem pytanie,
w zasadzie stwierdziło po grubie latach, nie wiem, może po kilkunastu, gdzie będąc tam, to dziś do mnie dojrzewało, nie szukałem tego i dzisiaj zostałem sprowokowany niejako poprzez wykład o Słowianach. No i tak zacząłem to kojarzyć, mówię, kurczę, o co tu chodzi. I tylko mogę podać źródła, i to nie dlatego, żeby panom coś sugerować, tylko... Nie, prosimy, oczywiście. Bo ta sugestia stąd się zrodziła. Oczywiście są autorzy prawdopodobnie nieaktualni do końca obecnie i nie wiem, czy ktoś podejmuje badania gdzieś tam w katedrach naszych, czy powiedzmy na uczelniach, o tej etnogenezie takiej drobnej tych Karaimów. No bo ciekawa kultura, bo nawet jeżeli kilkuset ich żyje w Polsce nawet, no to może warto wiedzieć dlaczego. Nie chodzi mi tam o to, że bo tutaj ten semityzm czy coś takiego, bo zaraz ktoś może to posądzić. Czyli tak, między innymi tym się podobno zajmowali niejaki Seraya Szapszał, czyli prawdopodobnie od nich, Szymon Pirkowicz, Arkadiusz Zajączkowski, Aleksander... jak to jest? Młotkowicz. To są ci Karaimi, których pan wymienił. Między innymi też, bo to są też Karaimi, ale to są widopolskie nazwiska. Aleksander Dubiński, Szymon Pilecki, Halina Kubek-Kajte, to chyba to jest tam z Litwy. No i może tyle, że jest to zainteresowaniem turkologów i antropologów między innymi. Czyli no i tutaj oni rzekomo gdzieś tam przejawiają prawdopodobnie w swoich tych pismach, że częściowo malutka grupka może mieć etnogenezę, powiedzmy, słowiańską. A to już mnie się troszkę nie mieści w głowie. Bo jeszcze może tak. Ja chcę mówić o tych badaniach, powiedzmy, takich, co mówicie panowie, tych grup Hapo czy tam inne, bo to jest no, żeby jeszcze poszerzyć, tak, to mamy teraz nawiązać jakby już sensu stricto do Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, tak? No, mamy tak, no, jeśli chodzi o Polaków, tak, to samo słowo Polska pojawia się na przełomie X-XI wieku, tak? Pamiętamy, że Civitas Chinesge, no to nie jest Polska, tak? Nie jest też Gniezno, a przynajmniej nie jest też, jakby kolega zapewne chciał, Gniezno, bo no tak. Wiemy, że jest też koncepcja taka, że Szczecin. I że, no tak, tak, to są dyskusje. Tak? Chodzi generalnie o to, że jeśli weźmiemy teraz już genezę państwa polskiego i Polaków, tak, to żeby wcześniej jeszcze taka historiografia, nie wiem, Henryk Łobmiański na przykład, tak, no to generalnie uważano, że była państwowość polska powstała poprzez pewną ewolucję. No to trochę było też takie marksistowskie ujęcie, nie? Że tam były już tak na tyle siły produkcji, że mogło powstać państwo i tak dalej. I no ta polska historiografia tak to w okresie PRL-u ujmowała. Natomiast no, również no, badania archeologiczne przyczyniły się do tego, że no, jest od kilkunastu lat taki mocny zwrot, bo po prostu dendrochronologia, czyli badania słojów, tak, elementów, na przykład umocnień grodów, no, spowodowały, że można było wydatować, kiedy było ścięte drzewo na te grody. No to jest na tyle precyzyjna informacja, że można, oczywiście to jest kwestia ścięcia, tam są jeszcze kwestie metodologiczne, skąd ten fragment. To nie jest też takie proste, że to takie ewidentne, ale coś na pewno można przybliżyć, bo jest to o wiele bardziej precyzyjne, na przykład badania izotopowego rozpadu węgla C14, bo ono ma znacznie bardziej, no można, ale do czego zmierzam, że te badania spowodowały, że można dokładnie wydatować, kiedy te grody powstały. I co się okazuje, że najstarsze grody, no to jest na przykład Giecz, to jest 800 chyba 60 któryś rok. Dziewiąte, 869. Tak. Mamy Kalisz, zespół kaliski też z IX wieku, tak? Ale na przykład te grody, jak Gniezno i Poznań, już nie mówiąc o Kruszwicy, tak? No to po prostu to są, Gniezno miało powstać dopiero w 900 chyba 30, 40. Czy nawet 40, tak? No bo to z pamięci też cytuję. Poznań podobnie, tak? Czyli
Czyli w tej chwili się stwierdza, że państwo polskie powstało gwałtownie. Tak? Nie wiem, czy państwo pamiętacie, była taka sytuacja, jak było te obchody tam w 2006 chrztu, tak? No, ja nie mówię Polski, tylko drużyny Mieszka. Ja tak uważam, że drużyny Mieszka. Tak, w 1960 to była jakaś posłanka, jeśli pamiętam, jak ona się nazywała, że ona stwierdziła, że Mieszko to był właśnie jakimś tam gwałcicielem, rabusiem i tak, taki skandal powstał. Szczerze powiedziawszy, to w pewnym sensie no, można to tak widzieć z takiej perspektywy, że państwo polskie powstało gwałtownie. Z bardzo niewielkiego obszaru, właściwie nie wiadomo, co to byli za ludzie, jak się pojawili, tak? Skąd mieli, że tak powiem, taki pomysł. No, to są różne jakby koncepcje. Na przykład profesor Buko uważa, że z Kalisza oni się wywodzili, ktoś inny właśnie, że z Giecza. Są tacy, którzy że z Łużyc się wywodzili, bo tam była wtedy no jednak ekspansja tych marchii niemieckich i jacyś tam ludzie przyszli. Profesor Urbańczyk, że z Wielkich Moraw, tak? No, nagle w miejscu, gdzie nie było nawet osadnictwa, zaczynają budować się duże grody, a na początku X wieku po prostu następuje proces, archeolodzy określają tak zwany typ grodzisk Tornow Klenica. To są takie grodziska bardzo wysokie, gdzie są bardzo wysokie umocnienia sięgające tam, nie wiem, kilkunastu metrów, bardzo niewielkie, z takimi elementami jak taka konstrukcja hakowa, która potem była w państwie również wczesnych Piastów stosowana. I te grody to jest taka jakby prowincja kulturowa, też jest do tego określona ceramika bardzo charakterystyczna. I te grody były w południowej Wielkopolsce sięgały północnego Dolnego Śląska, ale też sięgały za Łabę. I te grody po prostu zostały zniszczone gdzieś tak na przełomie, na początku X wieku, można powiedzieć. I tam przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat był wręcz jakaś pustka osadnicza. Natomiast uważa się, że po prostu zniszczenie takich grodów, tak, przesiedlenie może jakichś rzemieślników, sprzedanie innych, bo trzeba powiedzieć, że handel niewolnikami we wczesnym średniowieczu był zjawiskiem powszechnym. Nawet klasztory miały swoich niewolników. W państwie niemieckim dynastii saskiej to było na porządku dziennym. I jakieś środki, które no, pozyskał ten jakiś tam władca na tą drużynę, być może z jakimś tam komponentem zewnętrznym, natomiast nie wiem, czy skandynawskim, czy z Rusi przychodzącym, też być może skandynawskim, no być może się przyczyniło, natomiast no, ewidentnie się nie uważa, że Mieszko był jakimś wikingiem, nie ma takich zabytków, te drużyny są, na przykład jest takie cmentarzysko w Bodzi, one są późniejsze, nie na początku X wieku, tylko już za czasów albo późnego Mieszka, albo Chrobrego. No, wydaje mi się, że jednak Mieszko był jakimś geniuszem i gdybym przyjął najwybitniejszego, powiedzmy, Polaka w historii Polski, to bym dzisiaj dał albo Mieszka, albo Bolesława Chrobrego, tak? Bo po prostu stworzyli jednak, no są inne przykłady, tak? Bo żeśmy tutaj nawet z kolegą Jarkiem tam dyskutowali, no są przecież, jest tak zwane państwo Samona, tak? Jest przecież Nitra, tak, i po prostu ten Trybina, tak, potem jego syn Kocel, tak, jest przecież byli jacyś, tak jak mówisz, o książęta na przecież całe Słowiańszczyzna, ta Połapska czy Serbowie, no to też mało tego, są przecież przykłady Karantanów, że tam byli książęta. Co jest istotne, że czasami na przykład w źródłach wczesnobizantyjskich, jak się podaje, że był jakiś tam wódz, jak to się często mówi, plemienny, to ten wódz występuje w tych źródłach jako Dux albo Rex, tak? Czyli to ja myślę, że jakieś były rody takie bardziej wybitne,
Indoeuropejczycy generalnie się na trzy klasy dzielili: wojowników, jakichś tam kapłanów i rolników, i na pewno taka klasa, oczywiście no, to nie było tak, że to były stany tak jak później, tak? Bo to raczej było tak, że jak ktoś się do czegoś nadawał, to to wypełniał, ale, ale no, ewidentnie jakieś, jakieś bo to co kolega mówił o historiografii niemieckiej, że ona nam o Słowianom odbierała umiejętności państwotwórcze, tak, że musieli zawsze obcy to, to państwo tworzyć. No to właśnie przykład państwa piastowskiego jest kompletnie temu przeczy, tak, bo to, tutaj to jest ewidentnie, ewidentnie miejscowa inicjatywa. Natomiast no, samo świadomość tego, że jest, bym powiedział tak, że wcześniej chyba była nawet świadomość słowiańska, bo są przykłady chociażby Przemysława Otokara II, to co kolega mówił, kroniki Dalimila czy Husytów, to ta świadomość słowiańska była i nawet była wykorzystywana politycznie bardzo wcześnie już. Natomiast ja osobiście uważam, że znamy na pewno pracę słynnego Pawła Jasienicy, który nobilitował Polskę piastowską, a jakby postponował w dużym stopniu Polskę jagiellońską. Ja powiem szczerze, że mi to jest bliskie, dlatego że wydaje mi się, że jednak Polska jagiellońska i powstanie potem szlachty spowodowało to, że ta jakby taka Polska etniczna w Polsce to, no, nie zafunkcjonowała, dopiero właściwie narodowa demokracja ją stworzyła. Natomiast ona była może bardziej silna w okresie właśnie średniowiecza, gdzie i mieszczanie po prostu mieli konflikty z Niemcami, tak, i właśnie działalność biskupów, tak, biskupa Świnki i tak dalej. Natomiast no, taka nowoczesna, bo my jesteśmy takim paradoksem, że jesteśmy narodem historycznym, któremu wybito elitę i który dzisiaj chce być Europejczykami bardziej niż Polakami, i ci postchłopi stają się Europejczykami, się gdzieś tam wykształcili, oni się uważają za Europejczyków, natomiast najczęściej no, nie mają tej świadomości jakiejś tam, wydaje mi się, pogłębionej naszej historii, a z drugiej strony jednak Polska szlachecka według mnie po prostu w dużym stopniu no było to społeczeństwo stanowe, gdzie w pewnym momencie również nawet ci wszyscy kronikarze, potem Strykowski, tak, Bielski i tak dalej, no jakby się odcinali od reszty, no mówiąc, że jednak szlachta się, czy Długosz już o tym pisał, od Sarmatów wywodzi. W średniowieczu tego jeszcze nie było. I też chłopi, czy nawet mieszczanie mieli o wiele większe prawa. Wydaje mi się, że tutaj tym kluczowym elementem było to, że wygaśnięcie no, dynastii Piastów w sensie takim jako władców Polski, a to, że Jagiełło został władcą, no to ten Jagiełło, no, żeby w jakiś sposób się uwiarygodnić, żeby po prostu zapewnić sobie swoim synom i następnym potomkom tego właściwie dynastii Gedyminowiczów, czyli Jagiellonów, prawa do tronu, no to musiał po prostu kupował sobie u szlachty, sprzedawał, znaczy dawał im przywileje i no oni potem to po prostu wykorzystali. Wydaje mi się, że to był jednak proces, który spowodował to, bo mówimy teraz o Rosjanach, to za chwilę przejdziemy, zawsze sobie trzeba postawić pytanie, dlaczego to właśnie jakieś państewko gdzieś tam Rusi Zaleskiej, gdzieś na obrzeżach, nagle no, po prostu wygrało rywalizację z no, dawną Rzeczpospolitą. Dlaczego tak się stało? No, państwo moskiewskie się zbierało ziemie ruskie, ten czynnik etniczny tam grał rolę, jeszcze jakby podrasowany religijnie, bo mówimy o no, tej ortodoksyjnym chrześcijaństwie ze sprawną administracją, z pewnymi, że tak powiem, umiejętnościami, znaczy ideologią przejętą od Mongołów, że jednak musi być jeden władca i każdy jest jego poddanym, nieważne. Tam też nie było takiej magnaterii, jak potem się u nas wytworzyła.
No wydaje mi się, że no i potem kwestia taka, że u nas miasta się nie rozwijały, no bo po prostu ci magnaci czy tam szlachta dążyła potem już do tego, żeby ich gdzieś tam u siebie, żeby im trasowali wojny. No, wydaje mi się, że z perspektywy tej dziejowej to, że u nas mieszczaństwo nie grało takiej roli jak no, chociażby w Europie Zachodniej, no, spowodowało to, że przegraliśmy tą rywalizację po prostu z Rosją, która przecież etnicznie, Rusowie to nie są nawet Słowianie, tak, bo ich państwo założyli Skandynawowie, Waregowie, tak, tak naprawdę. Potem się zeslawizowali. Natomiast krótko co do Ukraińców, no to wydaje mi się, że łączenie Kozaków z Ukraińcami jest nieuprawnione w takim sposób, jak się to dzisiaj mówi, że tak naprawdę jest to pewien produkt jednak mimo wszystko monarchii austro-węgierskiej, wygrywania tej chłopskiej ludności przeciwko po prostu szlachcie, która tam była. Natomiast no, genetycznie znaczy, nie było czegoś takiego jak Ukraina w sensie narodu właściwie do, no, bym powiedział, do XX wieku, a i dziś jest tam tyle sprzeczności, że ja mam obawy, czy ten eksperyment w ogóle wygra. To tak krótko, tak, żeby już nie przedłużać, może byś właśnie... Panowie, jeśli można, prosiłbym o 5 minut podsumowania. Dobrze, ale żeby Jarek jeszcze się do tego odniósł, bo na pewno jego uwagi byłyby istotne, bo bardzo dobrze zna te zagadnienia. To znaczy, jeżeli chodzi o to, zacząłeś od Piastów i od tych grodów, no to prawda, przyjmuje się, że no, ten wielki taki boom inwestycyjny za czasów Ziemomysłu, bo to jednak rok 1940, kiedy powstaje właśnie Gniezno, kiedy powstaje gród w Poznaniu, bo te wcześniejsze Kaliskie czy w Gieczu to jest już wiek IX i tak jak mówiłeś, pani profesor Kurnatowska jest zwolenniczką tego, że państwo Piastów narodziło się w Kaliszu, pan profesor w Gieczu, tak. A pan profesor Bukorze w Kaliszu. No, w rzeczywistości powinniśmy chyba przeczytać to, co jest zapisane u Galla anonima, przecież on bardzo precyzyjnie te początki Piastów nazywa. To jest bardzo zmitologizowana relacja, bardzo cenna, bardzo ważna i warto byłoby się nad nią pochylić. Ta oczywiście o pieście, o myszach, o popielu. Tyle tylko, że boję się, że kolega powiedział moderujący, że jest 5 minut i że podsumowujemy, a nie jakby rozwijamy jakiś wątek, więc no tutaj nie da się opowiedzieć o tym, co można wyczytać w tym podaniu o myszach. Przede wszystkim czym były te myszy, właściwie kim byli ludzie, którzy zostali nazwani przez Galla myszami. Można to stwierdzić, jest publikacja bardzo wartościowa pana Karola Szajnochy z XIX wieku, nawet z połowy XIX wieku. Ale jest na ten temat, który przytacza 9 takich podań o myszach, które zjadły jakiegoś księcia, dostojnika, możnego i dochodzi do konkretnych wniosków. Formułuje konkretne wnioski na temat tego, kim byli ludzie, którzy zostali między innymi przez Galla anonima nazwani myszami. No to nam pozwoli jakby to podanie legendarne jakby no, osadzić w rzeczywistości historycznej. Bo pozwoli nam osadzić w rzeczywistości i miejsca, i czasu, i konkretnych nawet postaci. To można zrobić w granicach no, prawdopodobieństwa, oczywiście, a niepewności, bo jednak przykładamy język mitologiczny na język historyczny, więc wiadomo, że to wszystko jest ze znakami zapytania, ale jednak można taką wypowiedź w nawiązaniu właśnie do tej publikacji Karola Szajnochy sformułować. To by nam pozwoliło osadzić początek Piastów pod koniec IX wieku, a jednak nie w X, tylko pod koniec IX wieku, czyli dokładnie tak jak chciał Henryk Łowiański, który w początkach Polski w jednym z tomów, chyba w piątym, w tomie początków Polski napisał, że dzieje państwa, cytuję, akurat ważne zdanie, więc zapamiętałem, dzieje państwa gnieźnieńskiego rozpoczęły się niewiele później niż dzieje Wielkich Moraw i Księstwa Ruskiego, czyli Wielkiego Księstwa Ruskiego.
No wiadomo, że Ruś zaczęła się, tak jak powiedziałeś, 862 rok, bo to jest moment, kiedy Warygowie najeżdżają na... pojawiają się gdzieś w okolicach Nowogrodu i zakładają Ruś na razie jeszcze tylko na północy, w okolicach dzisiejszego Leningradu. Przepraszam, Petersburga, nie Leningradu. I to jest rok 862, ale co wcale nie jest powiedziane, że to jest faktycznie początek etnosu ruskiego, czy powiedzmy etnosu, który jest, którego nazwa powstała na skutek rozwinięcia tego rdzenia Rus, bo są też teorie przeciwne temu, że to Normanowie założyli Ruś. Tak jak u nas są różne teorie na temat początków Polski, tak i w Rosji i na Ukrainie są różne teorie na temat początków państwa ruskiego i u nich też wspiera się koncepcja normanistyczna, którą przytoczyłeś, którą ja teraz też przywołałem, z koncepcją antynormanistów, którzy no, widzą po prostu etnonimię, nawet nie ruską, a właśnie roską. Natomiast rdzeń Ros rozwijany, rozbudowywane różne sufiksy, już wcześniej, przed tym 862 roku i w ogóle bez związku ze Skandynawami, Normanami, Wikingami, Germanami i tak dalej. Natomiast oczywiście, tak jak i Rosjanie i Ukraińcy nie rozstrzygnęli, chociaż przyjęła się w historiografii teoria normańskich początków Rusi, tak i my nie wiemy do końca, jak to z tymi Polanami było. No, nie ma już czasu, żeby cały ten wątek właśnie z popielem rozwijać. Być może jeżeli, nie wiem, w dyskusji pod tym filmem, pod tą dyskusją pojawiają się głosy, które no, będą wskazywały na to, że warto ten wątek jakby rozbudować, opowiedzieć ze szczegółami i właśnie powiedzieć po prostu, kim byli ludzie, którzy zostali nazwani myszami. To oczywiście wydaje mi się, że warto, żebyśmy się spotkali, podyskutowali również na ten temat. Teraz można powiedzieć tyle, że no wszystko jest omawiane mgłą tajemnicy, że konkrety mamy tak naprawdę w historii Polski dopiero dla wieku XII i lat późniejszych, kiedy Gal Anonim zaczyna pisać się na bieżąco. Niestety relacja historyczna ma wartość wtedy, kiedy powstaje na bieżąco. Jeżeli my dzisiaj opiszemy to spotkanie, tę dyskusję, każdy z nas zrobi notatkę, to historyk, który weźmie te notatki, tych tutaj nas jest kilkanaścioro w sumie, kiedy weźmie te kilkanaście notatek za 20 lat, to zrobi bardzo dobrą relację na temat tego spotkania, nawet jeżeli nie będzie widział tego spotkania w internecie. Ale jeżeli my zrobimy, każdy z nas dopiero za 20 lat te notatki napisze, to niestety te notatki będą miały średni związek z tym, co się rzeczywistości... Za 200 czy 100 lat, nie? Później, tak. Właśnie. I to jest właśnie istota problemu dla historyków, którzy piszą o wczesnym średniowieczu. No Gal, gdy pisze o czasach swoich współczesnych, jest wiarygodny. I wiemy, że tak na pewno było. Ale to jest, on pisze w roku 1115, około 1115. I to, co pisze dla roku 1115 i lat wcześniejszych, kilkunastu wcześniejszych, to ma 100%, czy tam prawie 100% wiarygodności. Niestety, to, co pisze na temat lat poprzedzających go już o pokolenie, to jest pewien znak zapytania. A 3 pokolenia? A 7 pokoleń? A zimowych to będzie, no, można było policzyć, tak? Pewnie około 8, 9, czy może nawet 10 pokoleń przed czasami Bolesława Krzywoustego. Przed Bolesławem Krzywoustym. No, więc... Jaku, jest jeszcze kronika Prokosza, nie? Oni tam. No, ale to jest, Przemysław Diamentowski to jest, proszę Państwa, proszę, to był żart kolegi, proszę nie traktować serio. Tutaj mówi kolega o takiej kronice, która powstała w latach 60. XVIII wieku. Przemysław Diamentowski znalazł jakiś materiał archiwalny i go po prostu dał mu nazwę, prawdopodobnie go tam jakoś może rozpisał. No Prokosz to miał być ten arcybiskup, tak, krakowski, tak? Z X wieku. Natomiast tak. Diamentowski oczywiście cała ta kronika to jest dokument, to jest źródło z wieku XVIII. Więc jeżeli Gal nie jest wiarygodny dla nas do końca, gdy pisze o IX wieku, czyli o popielu, końcówce IX wieku, czyli o popielu i o myszach, no to tym bardziej nie jest wiarygodny Prokosz, tak? Czy ten materiał Diamentowskiego, no to... który powstał w XVIII wieku. Jako po prostu niestety, fałszerstwo. Z takimi, czy fałszerstwo, no to za dużo powiedziane, tak? No być może rozpisywał jakąś kronikę, która została napisana, spotkałem się z taką opinią, która powstała w XVI wieku. Ale to niewiele zmienia, tak? Bo ciągle mamy dokument XVI-wieczny na temat tego, co się działo w wieku IX,
Wiarygodność jest niewielka. Z tego powodu, no niestety, wiele rzeczy, które mówimy, są dyskusyjne i stąd była tutaj też taka dyskusja między nami, ponieważ no, jest olbrzymia, no niestety, jest pole do domysłów i do konstruowania hipotez nawzajem ze sobą sprzecznych i tak było przez ostatnich 150 lat i tak pewnie będzie przez kolejne lata. No tak, a kolega też podkreślił, mówił o tej historiografii niemieckiej, bo po prostu Niemcy w XIX, XX wieku, na przykład był taki archeolog Gustav Kosina, który w ogóle całą kulturę, łącznie nie wiem, ze starożytną Grecją wywodził od Germanów. Germanie mieli po prostu wszystko, co wartościowe stworzyć. No i jakby to powiedzieć, zresztą bardzo dobry archeolog, a najciekawsze jest to, że jego, on był pochodzenia kaszubskiego, bo się nazywał Kosina, nie? Że tak powiem, także to Słowianie. Nie? Dziękuję bardzo. Może jeszcze coś. Proszę Państwa, no, dzisiaj ze względu na szczupłe warunki lokalowe wyszło tak, że no tutaj przyszło mi z pozycji stojącej tutaj wspierać panów. Dziękuję bardzo obydwu prelegentom. Myślę, że no, przenieśliśmy się na 2 godziny w świat pomiędzy tą historią, którą możemy opisać za pomocą osób, faktów, dat. A ten świat, który jest owity mgłą tajemnicy, można powiedzieć, że bardzo chętnie ten świat jest wykorzystywany przez twórców gier z gatunku fantasy, gdzie każdy może się oprócz tej wiedzy historycznej trochę podomyślać, oddać po prostu własnym wyobrażeniom. Myślę, że to jest tutaj, no oczywiście te 2 godziny upłynęły bardzo szybko i obydwaj panowie mieliby jeszcze bardzo dużo materiału do powiedzenia. Natomiast no, mamy pewne ramy organizacyjne. Dziękuję obydwu serdecznie. Również zapraszam do oglądania innych spotkań, innych filmów na kanale Chrobry Szlak, na kanale Chrobry Szlak Ekstra. Zapraszam do wspierania działalności klubu imienia Romana Dmowskiego poprzez darowizny na cele statutowe. Numer konta można pod każdym z filmów zobaczyć. No i to by było na tyle. Dziękuję serdecznie. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem. Czołem.